czyli ryzyko to gmina, więc gmina nie powinna podejmować takich działań. Uważa się za tak, żeby ona była świetnie funkcjonowała, to by się ale zamknęła. No ale to jest logiczne. Ktoś ma dobry biznes. Proszę Państwa, proszę zajmowanie miejsc. A kto powiedział, że 20? A kto wycenił? Ale to co, ja powiem, że 100 bar. Ale proszę Państwa, proszę naprawdę studić emocje. Są od tego rzeczoznawcy, także naprawdę to decydujmy nad sprawą, czy chcemy iść w tym kierunku, czy w innym i to wszystko. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, Pani. Proszę Państwa, co do ceny, może powiem, jak my w urzędzie to procedowaliśmy. Propozycja jest taka, żeby w budżecie zapisać cenę 50 tysięcy złotych. Wcześniej ten sprzęt poprzez portale internetowe był wystawiony na 65 tysięcy netto. Z naszej strony jest propozycja tych 50. Tylko proszę Państwa, ja mówię osobiście, tak jak jakoś dzisiaj nie podpiszę umowy, dopóki nie będę miała rozeznania cenowego zrobionego. To już nie patrząc na to, że komuś to się podoba czy nie, tylko to, że ja muszę to mieć zrobione. Ale proszę Państwa, nie jest prosty ten zakup, tak, zgadza się. Bo klasa sprzętu, wiek sprzętu, nie jest to łatwe do porównania, ale to rozeznanie jak najbardziej będzie wykonane. I proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie zapoznać się z ceną przed podpisaniem umowy, proszę Państwa, no, proponuję na przykład posiedzenie komisji, tak? Było, jak Państwo uważacie, tak? Była kadencja. Dobrze, proszę Państwa, spokój. Ja bym prosił Pana Jaroszowskiego o przedstawienie tych dwóch wniosków, czy jednego, nie wiem. Jeszcze to była opinia, o której zaczęliśmy i może by tego wszystkiego nie było, jakbyście zagłosowali opinię. Ale bez komentarza, Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie tej opinii. Projektowanie części pomieszczeń siłowni znajdującej się w gimnazjum, w budynku gimnazjum nr 1 w Łapach na działalność statutową Klubu Sportowego Klimat. Dziękuję bardzo. Słyszeliście Państwo prośbę o wyrażenie tej opinii. Chodzi o to, żeby przedstawić część pomieszczeń, tak, dla Klubu Klimat. Kto z Pani, z Panów Radnych jest za tę opinię, proszę wyciągnąć na górę. Sześć głosów za. Kto jest przeciw? Jedenaście przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Stwierdzona miska w Łapach odrzuciła ten projekt opinii. Jeszcze następny głos, proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Wnioskuję o odrzucenie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej w części dotyczącej przesunięcia kwoty 50 tysięcy złotych z działu 600, rozdział 695, paragraf 6059 do działu 801, rozdział 801.10, paragraf 6060. Zadania utrzymanie centrum przesiadkowego, utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach na zadanie zakup urządzeń wewnętrznych siłowni sportowej w budynku gimnazjum nr 1 w Łapach. Dziękuję. Słyszycie Państwo, kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Sześć głosów za. Kto jest przeciw? Dwanaście głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Dwa głosy. Dziękuję bardzo. Stwierdzona miska w Łapach 12 głosami odrzuciła ten wniosek. Jesteśmy w punkcie zmiany w budżecie. Proszę bardzo, dyskusja jeszcze nie została zamknięta, ale prosił naprawdę pilnować regulaminu, statutu. Proszę bardzo, niech to był pierwszy, a Pani Barbara trzyma za długą rękę. Trudno.
trudno tak, że tak powiem, jak wątek został przerwany, bo Państwo ogłosiliście przerwę i teraz jakby ja oczywiście próbowałam odnieść się tutaj do słów, czy Pana, czy Pani Burmistrz, nie wiem jak, na ile mi się to uda, teraz ale spróbuję. Pani Burmistrz powiedziała, że nie mamy takiej pewności, bo to był podjęty wątek, że Pan Rafał udostępni ten sprzęt do korzystania dla innych stowarzyszeń czy dla innych osób, tak? No i że musi rozeznać się, czy w ogóle istnieje taka formuła prawna, czy nie. No to ja tu oczywiście nie jestem radcą prawnym i nie chcę w tej kwestii podpowiadać, ale wydaje mi się, że skoro Pan, który miał siłownię do tej pory, ta nasza działalność, ta nasza sytuacja, znaczy gmina udostępniała tylko mu pomieszczenie, nie ingerowała zupełnie w działalność, jakoś on prowadzi. Wiedzieliśmy, co oni tam robią, ale chodziło tylko o wynajęcie pomieszczenia, tak? A teraz jakby Pan deklaruje i tamto, ten najem był zabezpieczony umową, jak się domyślam, tak? Więc skoro Pan przedstawił taką deklarację i nie tylko nam tutaj, ale jeśli wcześniej Pani, to przede wszystkim jakby myślę byłoby uczciwie, żeby też wcześniej nam było to przedstawione, że była taka propozycja i oto Pan występuje z takim wnioskiem i z taką deklaracją, to jest raz, a po drugie, no to chyba w takiej umowie jakby można też to zabezpieczyć, tak, żeby to nie były tylko słowa, bo ja rozumiem, że Pan jakby wnioskuje o udostępnienie tego pomieszczenia, o wynajm bez płacenia tutaj gminie tego odstępnego czy tam czynszu, ale będzie na takich podobnych zasadach jak Pan, że będzie płacił media i zamiast pieniążków, które by płacił gminie, udostępnia ten sprzęt. Czy tak to rozumiem, czy trochę inaczej? Państwa, jak to rozumiemy, to my nie wiemy, bo to było kilka spotkań, różne propozycje, proszę zauważyć. Ja nie mówię, że Pan Prezes mówił inaczej. Moje subiektywne zrozumienie właśnie mogło być takie, jak teraz przedstawiam, tak? I z mojej strony powtórzę jeszcze raz. Powiedziałam, że aspekt prawny wykorzystania tego miejsca przez stowarzyszenie i udostępnienia jakby innym i tak dalej, no nie jest taki prosty. No i też pytanie, no ja zrozumiałam Pana Prezesa w ten sposób, że on chce odkupić te urządzenia od tego Pana. Ja tak zrozumiałam, ja nie mówię, że Pan tak powie, to tak zrozumiałam. Ale to, no Pani Burmistrz, no jakby... Ale Pani Radna, proszę jego do dzielę głosu, dobrze? No dobrze, no ale jakby chcę odpowiedzieć Pani Burmistrz. No ale zaczeka Pani chwilę, z Pani głosu dzielę, dobrze? No to proszę. No. Proszę bardzo, Pan Stanisław Rzechowski. Proszę Państwa, rozmawiamy od kilku miesięcy, to znaczy nie rozmawiamy, tylko rzucane są hasła. Szkoła sportowa. Na jakiej podstawie, jeżeli myśmy nie podjęli żadnej uchwały, żadnej dyskusji nie było z radnymi i wreszcie zjawia się autopoprawka na sprzęt do siłowni. Słuchajcie Państwo, nie tędy droga. Macie większość, zrobiliście, w tej chwili pokazaliście, co Państwo możecie. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Pan nam nie grozi, tylko po prostu nas sprzedamy. Pan radny Pukości przecież. Proszę bardzo, Pani Barak. No Pani Burmistrz, Pani mówi, że zrozumiała, że Pan, co, przyszedł Panią zapytać, czy poinformować, że Pan chce odkupić sprzęt od tamtego Pana? No chyba Pana musi, ale mieć... Musi, jeżeli chce wykorzystać te pomieszczenie, tak? I ten, no to uwarunkował tym, odkupię sobie od tego Pana urządzenia, ale będę miał to pomieszczenie, no i tutaj musi. No tak, ale chwileczkę, gdzie tu jakby taki sens jest, tak? Pan czy odkupi sprzęt, czy nie odkupi, chciałby korzystać z tego pomieszczenia, które jest własnością gminy. Ale właśnie ja zrozumiałam, że Pan odkupi sprzęt, jak będzie mógł prowadzić działalność w tym pomieszczeniu. Tak zrozumiałam Pana. No proszę mi wybaczyć, to mogłam. Proszę Państwa, nie wchodźmy. Ale mnie interesuje, czy Pan kupi ten sprzęt, dobrze, czy nie. Proszę Państwa, przepraszam. To jest umowa między tym Panem wniosek. A właścicielem tamtego sprzętu, bo cały czas mówimy właściciel siłowni. Dla mnie właściciel siłowni to jakby na początku myślałam, że Pan, który jest właścicielem siłowni, również jest właścicielem. Pani właśnie, ja myślę, że Pani po prostu, przepraszam, nie rozumie tego, bo ja
zrozumiałam pana prezesa w ten sposób, że on sobie, tak, podejmując decyzję o odkupieniu tej siłowni, tak, no, chciałby mieć prawo do dysponowania tym lokalem, a to już jest zależne ode mnie. I dlatego przyszedł poinformował, że myśli o kupieniu tej siłowni, bo pan chce sprzedać, tak? Ale ja chcę w tym miejscu prowadzić i to już jest zależne od gminy. No tak, ale chyba jakby pana wizyta u pani raczej wiązała się z tym, czy pani udostępni pomieszczenie, a kwestia wykupienia sprzętu to już jest jakby drugorzędna, bo pan nie jest, przepraszam, bez sprzętu i dlatego chciałby kupić sprzęt od tamtego pana, bo raptem otworzy sobie siłownię, tak? On tutaj mówi to, co ma zaznaczenie. Ale proszę pana. Szanowne pani, naprawdę. Ale pani w tej chwili znowu tłumaczy, nie wiem po co, pewne sytuacje. To jest jasna i ja wiem, ale ja podzielę te głosy. Dobrze, pani Weź. Mówicie państwo, pani, kto co chciał usłyszeć, to usłyszał, pewnie wszyscy wiemy o co chodzi. Mam nadzieję, że będziemy głosować na temat budżetu. Ale jeszcze jakby są jeszcze jakieś propozycje do zmian w budżecie? Proszę bardzo, pan Kukosik. Ja mam pytanie, bo tutaj wcześniej padło takie pytanie, do kiedy jest ten właściciel związany umową? Panie burmistrz, czy coś już wiadomo? Tak, umowa jest do 31 sierpnia 2019 roku. Macie państwo ten termin? Potrzebny był sprzedaż sprzętu, ale panie czarny, no ludzie, o czym mówicie? Proszę, sprzęt, to proszę o spokój, panie radny. Proszę o spokój, ale panie radny. Przecież to od nas było pytanie, kiedy? No właśnie, dlatego jest informacja w tej chwili. Dobrze, że pani wykonała 3, a nie 4, naprawdę cieszę się z tego ogromnie. Proszę bardzo, są jakieś jeszcze uwagi w tym punkcie porządkowe dotyczące zmian w budżecie z autopoprawką. Proszę bardzo, prosić naprawdę zwrócić uwagę na ten paragraf dotyczący 3 razy zabierania głosów w ciągu w tym punkcie porządkowym. Proszę bardzo, pani Ekietka, była pierwsza. A poza tym to jakby chciałabym zwrócić uwagę na taki fakt, że rozumiem sytuację, że gmina, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję dotyczącą zakupu czy to sprzętu, czy jakiejś inwestycji, która wymaga akceptacji rady, musi mieć zabezpieczone środki. Aczkolwiek to takie dziwne zbiegi okoliczności się biorą, tak? Bo w mojej ocenie to jest tak, że jednostka publiczna, jak ma jakąś potrzebę inwestycji bądź zakupu czegoś, to najpierw ogłasza albo przetarg, albo zapytanie ofertowe, tutaj nie znam się na zamówieniach publicznych, więc którąś z tych form i dopiero potem po wybraniu oferty decyduje się na zakup. Wiem, że musi mieć zabezpieczone wcześniej środki, ale to tak dziwnie się składa, że raptem w sytuacji, kiedy ktoś chce sprzedać sprzęt, to i rodzi się potrzeba gminy, żeby zakupić akurat ten sprzęt i zabezpieczyć kwotę, która ewentualnie może sprostać akurat temu oferentowi. Bo nie oszukujmy się, zawsze można powiedzieć, że inni przystąpią też do tego zapytania, ale najczęściej okaże się, że skoro pan był jakby jeden, to pan jeden przystąpi do tego albo zaproponuje tylko swoją ofertę, tak? I gmina tutaj gotowa, bo ma pieniążki, zapłaci i kupi. Pani, zbyt daleko idące to jest. Oczywiście, że tak. Zbyt daleko idące, bo myślę, że albo to wynika z nieznajomości prawa, albo to wynika z tego, że no ma pani swoją teorię, do której pani ma prawo. I proszę państwa, powtórzę jeszcze raz. Właściciel tych urządzeń zastanawia się nad zamknięciem swojej działalności. I teraz, po co ja państwu to proponuję teraz w budżecie? Proponuję to dlatego, że do tego pana muszę powiedzieć, mam zabezpieczone środki, możemy usiąść i rozmawiać o cenie, ale zgodnie z przepisami prawa ja to rozeznanie rynku przeprowadzę. Jeżeli państwo nie dacie mi takiej rekomendacji, to wtedy do tego pana mówię, proszę państwa, nie kupujemy tej siłowni. On pewnie sobie jakoś sprzedaje już tą siłownię i zastanawia się, w jakim okresie wypowiedzieć umowę. I to jest dla niego potrzebny ten sygnał, jak on ma procedować. Bo wtedy on wypowiada umowę i musi te urządzenia wynieść. A może on zdecyduje się, że te urządzenia do czasu sprzedania będzie trzymał, ale już będzie wiedział, że to nie od nas jest. I dlatego, proszę państwa, nie jest taka procedura, że najpierw
zaplanujemy, wybierzemy i tak dalej. No to jest specyficzny zakup, który warunkowany jest i miejscem, i tym, że to są używane urządzenia. To nie jest dla mnie prostsza sytuacja, bo na pewno można to kupić taniej, ale trzeba porównać oferty na rynku. I to ja na pewno z uwagi na siebie, proszę Państwa, i urząd dokonam, żeby to było zrobione rzetelnie. Natomiast nie ma tu mowy o tym, że te środki zabezpieczamy, bo już szybko chcemy kupić. Ja chcę mieć jasną sytuację w rozmowie z właścicielem, który wyraził wolę sprzedaży tych urządzeń. A my jako właściciel pomieszczenia rozważamy ten zakup, ale ja muszę mieć jasną dyspozycję od Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana Nisota. Doszliśmy do wniosku, że być może będzie to konkurencja. O konkurencji albo tym, czy to będzie, czy te ceny tych wejściówek do tej siłowni będą konkurencyjne bądź tańsze od innych podmiotów, które prowadzą podobną działalność, zależy właśnie cena biletów. Nie wiemy nic, bo tutaj na przerwie pojawiła się ta dyskusja, że ustalona zostanie cena, Rada ustali cenę. Dlaczego nie zacząć od rzeczy takich, które dadzą nam na końcu rozwiązanie, czy to jest dobre, czy nie. Oszacowanie takich właśnie wydatków, po prostu jakaś prognoza na to, ile będzie kosztowało utrzymanie tej siłowni, ile będą kosztowały bilety, jaka jest propozycja, żeby wiedzieć, czy to będzie celowe zadanie, czy nie. Pan radny Karasiewicz godzinę temu tłumaczył, że jest całym sercem za tym stowarzyszeniem i za chwilę głosując odmawia tego, korzystając, bo Teatr Kaprys, proszę nie traktować tu żadnej mojej wypowiedzi w atak zdolną młodzież z teatru. Chcę powiedzieć, że w tym momencie głosując pan przeciw tym dwóm wnioskom, odmówił pan tej pomocy temu stowarzyszeniu. A jeżeli można i wy zamrzucacie nam, że my bijemy pianę i tracimy czas na jakieś zbędne dyskusje i szukamy dziury w całym, to ja mam propozycję. Przecież można pogodzić wszystkich i wyjść z tego po prostu naprawdę, żeby wszyscy wyszli zadowoleni i uśmiechnięci. Gmina jest 50 tysięcy do przodu, bo nie kupuje zdezolowanego sprzętu. Pan prezes Stowarzyszenia Klimat wchodzi ze zdolną młodzieżą i korzysta z budynku gimnazjum. Otwieramy inną działalność, taką, której nie ma w gminie, nie wiem, typu boks, typu jazda na czymś, na rolkach, i nie robimy konkurencji dla przedsiębiorców. Zobaczcie, ile tym ruchem robimy po prostu fermentu i ile państwo zrobicie niedobrego. Odwrócony będzie kot za chwilę ogonem i będzie tłumaczone, że to my po prostu bijemy pianę. Można wyśrodkować wszystko i jednym ruchem, jednym głosowaniem rozwiązać wszystkich problemy i właścicieli konkurencji, którzy pobrali kredyty, żeby uruchomić takie biznesy. I proszę nie mówić mi o tym, że my nie dbamy o przedsiębiorców albo o miejsca pracy, ponieważ ci przedsiębiorcy, którzy uruchomili takie inwestycje, pobrali kredyty. I my teraz, jeżeli my kolejnemu po prostu robimy kolejny ruch, bo to nie jest pierwszy ruch, że my po prostu bardzo nierówno traktujemy przedsiębiorców, bo jednym wychodzimy bardzo naprzeciw i bardzo naprzeciw. Proszę o przykład. Wychodząc, pani prosi o przykład? Przykład obiadów, które kosztują u jednego podmiotu 7 zł i ma dotację z gminy, i przykład innego podmiotu, który za 7 zł musi opłacić pracowników i całe siedme, po prostu wszystko wydatkować ze swojego biznesu. Pani o to prosiła, więc ja odpowiadam. Ale proszę to jeszcze uszczegółowić, bo myślę, że to się mija sprawa. To pani uszczegółowi, bo pani jest najbliższa tam. Ale proszę pani, Rada, proszę naprawdę, to jest taki jakiś wycieczek osobisty, bo nie ma to są pieniądze. Proszę panią, niech pani wysłucha, niech pani posłucha. Jesteśmy przy punkcie zmian w budżecie. I apeluję, proszę Radę o... Dobrze, pani zaapelowała, słyszę dokładnie pani apel. Ja też mam wolę do państwa, żebyście państwo przyjęli do przedsiębiorców.
Najlepszy przykład jest tego, publikując pewien filmik w sieci. I prosiłem też Państwa o coś, żebyście to zdjęli. Ale to już jest Państwa sprawa. Jak Pan nagra filmik, ale, to zdejmie. Ale proszę Panią, niech Pani naprawdę nie będzie złośliwa, bo to wszyscy widzą, nie musi być Pani gwiazdą tylko tej jednej kamery, to już gwiazdą tych pozostałych. Nie, tak? Nie ma w tej chwili drugiej. Ale to też się zapisze w protokole prawdopodobnie. Więc proszę wziąć to też pod uwagę. Proszę bardzo, Pan Jan Kosiewicz. Czy chciałem odpowiedzieć Pani Radnej, bo tutaj padł zarzut pod moim adresem. Otóż ja jak najbardziej dalej jestem za, tylko że proszę wziąć też pod uwagę tą dalszą część mojej wypowiedzi wcześniejszej, kiedy mówiłem, że OKF w dalszym ciągu nie ma swojej sali, że chcielibyśmy, skoro pojawia się... Ale ma taka... swoją sekcję? Ale przepraszam, czy mogę skończyć? Nie ma swojej sali i skoro pojawia się możliwość i jest celowe to, żeby udostępnić OKF-owi salę na działalność szeroko rozumianą, to oczywiście też jestem za, przy czym mówiłem też w swojej poprzedniej wypowiedzi, że należy dołożyć wszelkich starań, żeby znaleźć inną, też istotną, wartą rozpatrzenia lokalizację dla stowarzyszenia, które prezentuje Pan Jaroszewski. Przychodzę Pan Pokośnik. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że pytanie Pani Radnej Micoty, ile będzie osób pracowało, jakie będą stawki, jak można coś takiego zrobić, jeżeli my tak naprawdę w tej chwili podejmując tą decyzję, to my nie wskazujemy, że my już kupiliśmy tą siłownię, tylko my zabezpieczamy środki ewentualnie na zakup siłowni. Przecież nikt nie powiedział, że już. Jak można w tej chwili wyliczyć, ile będzie osób pracowało, czy będzie sprzątaczka, czy będzie konserwator, jak w tej chwili to można wyliczyć, jeżeli my tak naprawdę w tej chwili zabezpieczamy tylko środki na zakup siłowni, ale nie jesteśmy pewni, czy ją kupimy, bo jeszcze może być, mogą być różne sytuacje. Panie Piotrze, Panie Przewodniczący, jeżeli szanujący pieniądze człowiek, czy przedsiębiorca, czy osoba publiczna, czy osoba prywatna wchodzi w jakąś inwestycję, bada po prostu, ile będzie mnie to kosztowało. Jeżeli my mówimy o szkole muzycznej, a my dalej nie wiemy, ile będzie dzieci, ile na sprzęt, ile na nauczycieli, to a Pan mi tłumaczy, że to, że zabezpieczamy, to wcale nie znaczy, że kupimy, to ja do Pana mam pytanie. Czy Pan widzi przed sobą jakichś po prostu naiwniaków, którzy po prostu łyknął ten kawałek, że to nie będzie kupione? My naprawdę już 3 lata siedzimy przy tym stole i my doskonale już po prostu widzimy, jak się sprawy mają. Więc proszę nie mówić w ten sposób, bo ja za miesiąc Panu powiem, pan tłumaczył, że nie będzie kupione, a i tak jest zostało kupione. Proszę bardzo. Panie, jeszcze odpowiem, bo no tak wahałem się, czy to odpowiedzieć, czy nie, ale Pani może jest przedsiębiorcą. Jeżeli podejmuje jakąś, chce robić jakąś inwestycję, czy już dokładnie wszystko wyliczyć, to ile będzie kosztowało, czy ewentualnie są jakieś zmiany, czy to jeszcze można coś później zmienić i jakieś nanieść poprawki? Można? Jeżeli jest w takiej sytuacji jak nasza gmina, to każdy grosz ogląda się i każdy temat jest przemyślany, przeanalizowany, przeliczony. I tak być powinno. I to nie są nasze pieniążki. To nie są nasze pieniążki, to są pieniądze z podatków naszych mieszkańców. Więc tym bardziej powinniśmy odpowiedzialnie oglądać każdą złotówkę. I o to za każdym razem Was proszę. I my to cały czas robimy. Proszę bardzo, Pan Korsiewicz. Ja tutaj chcę odnawiązać do tego przykładu, którą Pani Radna podała ze szkołą muzyczną. Tutaj uważam, że jest to nieadekwatny przykład, dlatego że szkoła muzyczna, pragnę przypomnieć, jest utrzymywana z budżetu państwa, a nie z budżetu gminy. Dotacje zabezpiecza Urząd Państwa na szkołę muzyczną. Instruktorzy są opłacani z budżetu państwa. A wyposażenie uczniów? Natomiast też... Też ministerstwo daje na wszystko, tak? Proszę Państwa, tak. Szkoła muzyczna jest to instytucja niegminna. Bądźmy tego świadomi. Więc posługiwanie się takim przykładem, że my oszacujemy, ile osób będzie, że wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie, to... Ministerstwo założy tę szkołę, a nie gmina. No to zakładam ministerstwo. No to organem prowadzącym jest ministerstwo. Właśnie to tłumaczę Panu. Więc dlatego do tego zmierzam, że nie możemy tutaj w tej sytuacji stosować znaku równości. Panie Adamie. Pani Radna, pozwoli Pani, tu Pan Przemek Jaszowski trzyma dużą rękę. Proszę bardzo, Panie. Proszę bardzo, Panie Przemku, udzielam Panu głos. To ja zrobię odwrócę do Pana Karasiewicza, bo
bo wy jak zwykle nic nie umiecie wyliczyć, a my już tłumaczyliśmy, że chcieliśmy do Mazowiecka wniosek informacji publiczną, gdzie nam powiedzieli, co ile kosztowało. Jak zakładali szkołę i w publicznym budynku gimnazjum, nie tak jak u nas się buduje nowy. I tam dokładają 20 tysięcy miesięcznie od siebie. Więc pan nie mówi, że to jest za darmo, jak inne gminy potrafią dołożyć. Sprzęt też wnioskowali, musieli kupić za ponad 250 tysięcy za swoje. Panie, można się tego dowiedzieć. A propos OKF-u. Co pan mówił? OKF, a gdzie OKF ma salę do prowadzenia na przykład gry piłkę nożną albo ten? To może w nowym hale. Tak jak pan teraz stwierdza na pewno siłowni. Też nie mają gdzie piłkę grać. Też wynajmują. To w nowym hale. Jadąc dalej. Słuchajcie, ja w różnych gminach pracowałem, z różnymi burmistrzami rozmawiałem. My nawet sami znajdowali gdzieś tam, co trzeba pomóc. A u nas jest zawsze w drugą stronę. Kto te wnioski w ogóle opiniuje na dotacje? Ludzie, no. Jeden klub płaci za wynajem, drugi nie. To was nic nie interesuje. Dziękuję panu radnemu. Czy ja chcę to wykonać do sobie? I właśnie, ostatnie pytanie. Jakie stowarzyszenia będą działać w tym ośrodku, który tworzycie w końcu? Powiedzcie. Bez jednego? Panie radny, dziękuję bardzo za wypowiedź. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi w tym punkcie porządku obrad? Wszyscy bo nikt. Tak, wygrono. Ale niech pan się opanuje. Ja mogę jeszcze przerwę jedną zrobić, jak pan chce. Nie ma problemu. Tak. Proszę bardzo, panie Nicotko, proszę prawdę o konkretnej sprawy, żebyśmy mogli przystąpić do głosowania. Panie radny Karasiewicz, czy to, w jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła muzyczna, pan wie o tym? My wiemy akurat. Czy pan wie, jaka to będzie szkoła muzyczna? Czy pan wie? Czy ma pan taką wiedzę, jaka to będzie szkoła muzyczna? Wie pan? To proszę mi powiedzieć. Może ja po tej posesji państwo sobie powiedzą. Ja się cieszę, że naprawdę decyzja moja takie poparcie osiągnęła. Naprawdę cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się z tego. Ja wiem, państwo też cieszę się śmiesznie, ale muszę to wytrzymać jakoś. Proszę państwa, no i ja powiedziałem, że państwo są panu udzielili, panie Adamie, po sesji, tak. Ja natomiast, jeżeli... Ja Karasiewicza, który przed chwileczką mówił, jak będzie funkcjonowała szkoła muzyczna w Łapach. Ale proszę panią, my w tej chwili jesteśmy na budżecie, ja pani powiedziałem, skupiacie się po sesji, sobie... To ja będę głosowała, ja chcę po prostu pozyskać. Ja wiem, że pani, jak pani będzie głosowała, ale i pani nie trzeba, nie będzie, jak będzie głosowała. To nie ma problemu z tym. My wszyscy wiemy, pani nie będzie. Jak pani będzie głosowała. Ja tylko prosiłem, żebyście państwo sobie po sesji wyjaśnili kwestię tam, ale to tej szkoły. Nie interesuje po sesji. Ja wiem, pani już powiedziała przed chwilą, że pani nie dostała żadnej informacji odnośnie szkoły muzycznej, czy też o ilości dzieci i tak dalej. Pewne dane dostała pani. Czy na poprzedniej sesji, z tego co pamiętam, czy... I proszę bardzo, to nie mówić pewnych rzeczy, które miały miejsce. Natomiast chciałem wrócić do tego, że jesteśmy w punkcie zmiany w budżecie i prosiłbym o kwestie dotyczące zmian w budżecie. Już rozmawiamy dosyć dużo na ten temat. Myślę, że coraz więcej spraw zostało odpowiedzianych. I przystąpimy do głosowania. Pani Kamińska chciała was, proszę bardzo. Chciałabym nawiązać do naszej rozmowy na temat plaży w Głuchowie ze środy, z komisji. Zadzwoniłam do urzędu, dowiedziałam się, że projekt, czyli dokumentację na zagospodarowanie plaży w Głuchowie, projekt był wykonany w roku 2016. Poprawki były naniesione w roku 2017 jeszcze jakieś tam. To czyli możemy powiedzieć, że to jest rok 2016, przełom 2017 roku. Natomiast kosztorys na zagospodarowanie plaży w Głuchowie był wykonany w kwietniu 2017 roku. Takie informacje udzielił mi pracownik. Ale teraz tak, to tylko to woli wyjaśnienia, ale chodzi mi o coś jeszcze innego. Skoro pani burmistrz, skoro pani proponuje podział tych środków na dwa lata, na rok 2018 i 2019, chciałabym i w tym roku 2018 ma być wykonana ta lewa strona i plus droga prowadząca do plaży. No więc ja chciałam tak zwrócić uwagę na to, że ta droga to ma długość około 130 metrów. No ja mogę się mylić o te 10 w tą lub tamtą. No, wydaje mi się, że może nawet jest więcej tych metrów, ale i ma szerokość 5 metrów. Czyli to jest razem 650 metrów kwadratowych i to są już naprawdę koszty. W związku z tym, że to jest 50-lecie tej naszej Sobótki, bardzo bym prosiła o uwzględnienie może
o po prostu zamianę, żeby ta droga została wykonana w 19 roku, a całość tego, tych 400 tysięcy, o którym rozmawiamy, po prostu przeznaczyć na zagospodarowanie tej części z lewej strony, no bo to naprawdę, niech to wygląda tak. Niedawno powiem tak, przy ogłoszeniu przetargu i przy zgłoszeniu tych kwestii technicznych, weźmiemy to pod uwagę, nie ma problemu, oby tylko wykonawca technicznie był w stanie i ja pani argument jak najbardziej przyjmuję, oby tylko było to wykonalne. No jak najbardziej, ja to z tym nie będę dyskutować. Widzicie państwo większą potrzebę, żeby większy zakres zrobić na plaży, a drogę na końcu? W porządku. Ja z tym naprawdę nie będę jakby tak tego negować i tak dalej. W porządku. Nie ma problemu. To mi tylko chodziło. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. Pani Barbara, to proszę państwa, to pilnujcie regulaminu. Zabieracie głos już któryś raz, no ja tego państwu nie przerywam, ale proszę, żebyście też szanowali to. Przerywa pan, no już pani prywatne odczucie tak samo jak kwestia angażowania się w tę siłownię, być może z wiadomych względów. Panie Sławku, nie życzę sobie czegoś takiego, więc proszę teraz wyjaśnić, o co chodziło z wiadomych względów. Nie wiem. No, jak to nie wie pan? No to dlaczego pan rzuca takie z wiadomych względów? Dla kogo wiadomych? Udzielam pani głos. Dla kogo wiadomych? Proszę to powiedzieć, to pan zaczął to. Myślę, że jak najmniej jest pan uprawniony jako przewodniczący Rady Gminy do takich wycieczek osobistych, tak? Ja do pana nie wyjeżdżałam, tak? To przepraszam bardzo, proszę, udzielam pani głos, niech pani mówi. Ja jeszcze jakby mam taką, nie wiem, uwagę bądź zapytanie do pani burmistrz, bo nasunęło mi się takiego spostrzeżenie w związku z przesuwaniem inwestycji, które na początku jakby naszej kadencji wydawało się, że mają szansę na to, żeby zostać ukończone w ramach tej kadencji. Głównie chodzi mi nie o konkretne drogi, które zostały tam wytypowane w harmonogramie, ale właśnie o te inwestycje takie duże, na które być może jakby oczekiwali mieszkańcy, tak, czyli tam ten Dom Kultury, tutaj te centrum przesiadkowe, plaża w Uchowie i jakby z różnych względów, niezależnych też jakby pewnie od nas, te one są przesunięte na rok 2019. Ja chciałam powiedzieć jakby, czy też nie pomyślała pani na przykład o tym, żeby przesunięcie takiej inwestycji na rok, kiedy już będzie to jakby nowy skład rady burmistrza, bo być może będzie pani burmistrzem, być może będzie ktoś inny. I niestety no, u nas jakby w Polsce, ponieważ wchodzi w grę polityka, to nie jest tak do końca, że następca jednej władzy wykonuje bądź kontynuuje działania poprzednika, tak? Troszcząc się właśnie o dobro środków publicznych. Gdyby się okazało, że właśnie tak, część pracy tutaj zrobi pani, bo pani miała na przykład wizję taką i taką, choćby weźmy na przykład tego centrum przesiadkowego, tak? Ktoś tam wielokrotnie jakby gdzieś tam głosy mieszkańców słyszałam, że a za drogo, może nas nie stać, może powinniśmy taniej to robić, tak? Ale pani oczywiście miała mieć prawo do tego i niejednokrotnie pan burmistrz tutaj nam przedstawiał, że wykonanie, że warte jest to przeznaczenia takich dużych pieniędzy, bo będzie to ładną wizytówką łap, tak, ale właśnie niedokończenie tego może spowodować, że nowa władza, że tak powiem, przyjdzie i nie zechce tego kontynuować. Szanowna pani, powiem tak. Ale proszę mi dać skończyć. Ale bo tutaj naprawdę odpowiem jednym słowem. A już państwa, wchodząc w kadencję, wygrywając wybory, wchodzi się świadomie, biorąc też odpowiedzialność za decyzje poprzedników. I proszę państwa, to samo ja zrobiłam, to samo poprzedni burmistrzowie robili i to samo będzie do przodu. W taki sposób, to proszę pani, nie projektujmy nic, nie róbmy nic, bo w przeciągu 4 lat nie jesteśmy w stanie się zmieścić z daną inwestycją i ją skończyć. No w taki sposób to się nie da, a się bierze wszelką odpowiedzialność. Pani burmistrz, jakie konsekwencje ponosi się? Mieliśmy przykłady tutaj, na przykład robót, które sporządzony był kosztorys i on się zdezaktualizował, bo droga nie została wykonana, bo gmina nie miała środków.
kto rozliczył poprzedniego, nie wiem, burmistrza, czyli sama pani wie, że jakby nie ma bezpośredniej odpowiedzialności, że o to, że jeśli pani założyła, że pani to zrobi, pani nie zrobiła i raptem co, ktoś panią wykaże, ukaże? Nie, no najwyżej wyborcy pani nie wybiorą. No właśnie, tak? wyborcy rozliczą. Tak, ale chodzi mi o to, przy okazji wtedy te środki są zmarnotrawione, tak? Bo ten kosztorys, za który zapłaciliśmy tam ileś pieniędzy, nie został. Inaczej się zapytam, to co pani proponuje? Chodzi mi o zwrócenie uwagi choćby w kwestii plaży w Uchowie, tak? Że może nie trzeba było rozkładać tego na dwa lata, tylko bo jak są inne inwestycje, które w pani tutaj pani akurat taką ideą i to, o czym pani od początku mówi, że inwestycje dofinansowane z Unii mają jakby pierwszeństwo, czyli zawsze musimy znaleźć pieniądze, środki własne, żeby dołożyć i zrobić taką inwestycję, to w przypadku plaży okazało się, że jak kosztorys był za wysoki, to przekładamy ją na kolejne lata. A może też może można było się postarać w taki sposób, żeby to można było zrobić w tym roku? To pani radna, ma pani narzędzie w postaci takiego aspektu? Mówi pani wniosek przeciwny, że proszę w tym roku zmieścić ten, ogłosić w tym roku jeszcze raz przetarg na wykonanie tej inwestycji ten, przegłosowane i zrealizuje. No tak wygląda działanie w samorządzie, tak? No jako organ wykonawczy mam takie prawo, ale i później obowiązek tego respektowania. To są wady i zalety tego, tak? Że nie ponoszę za to odpowiedzialność, proszę państwa. I dlatego moim zamysłem jest właśnie z plażą taka propozycja, ale jeżeli państwo uważacie inaczej, macie możliwość zaproponowania. No tak to wygląda. No, pani radna, to jak inaczej? Oczywiście, ale pani przed chwilą to widziała. Co z tego, że my mamy możliwości zaproponowania, kiedy wiadomo, że jeśli pani wyjdzie z taką inicjatywą, mając na myśli właśnie tutaj jakby realne i taką gospodarność w wykorzystaniu tych środków, mało tego, no, żeby powstała ta inwestycja, tak? Niech ci ludzie, którzy tyle lat czekają na tą plażę w Uchowie, niech by mieli, tak? A nie odwlekajmy do następnego roku, przyjdzie następny burmistrz. Znaczy, nie mówię, że na pewno tak, ale powie, kurde, niech ta plaża jeszcze tam zostanie. Proszę pani, nie powie, bo my jak ogłosimy teraz przetarg i wyjdzie to na dwa lata, to dzisiaj będzie podpisana umowa na dwa lata i już żaden burmistrz tego nie zerwie. No to proszę zrozumieć, bo myślę, że to jest no jakby tak, no można tak myśleć, tak? Ale proszę państwa, no dostosujmy się do obowiązujących reguł, przepisów prawa, tak? No które są, no proszę państwa, no nie zamyka się działalność w kadencji od zaprzysiężenia po wygaszenie kadencji. No ponosi się odpowiedzialność za działania poprzedników, bo trzeba to kontynuować lub nie. I tak jest to przodu, no proszę pani, no co z tym zrobić? No tak, ale czy fata morgana jest to, co ja powiedziałam, że mogła pani jednak wziąć pod uwagę, że dobra, wykonajmy tę plażę, poszukajmy też tych środków, tak jak było w przypadku Matejki. Ale to proszę zaproponować, to proszę, a właśnie Matejki. Dobrze, pani radna. Nie szukamy środków na ulicę Matejki, zwracamy dofinansowanie, bo to środki roczne. No ja to jest przykład, ale to, jak pani bardzo. Pani radna, to ja bardzo proszę zaproponować inne rozwiązanie, poddać po głosowaniu, to jest taka możliwość, naprawdę. No to proszę naprawdę wybaczyć, no bo tak jest negowane coś, co robię, ale w zamian propozycji nie ma, która by miała uwarunkowanie w przepisach prawa i była możliwa do zrealizowania. I dlatego no. No, może pani nas sądzić, ale proszę zaproponować. Ja mogę coś takiego zaproponować, ale szczerze mówiąc, to jakby do pani obowiązków należy troska o to, żeby te inwestycje były jakby jak najbardziej gospodarnie zrobione, tak? Czyli pani subiektywny ma odbiór, jaki może mieć, my również. Za to ja będę oceniona przez wyborców i chylę czoła. I taki jest po prostu system, proszę pani. Jeśli ten, ja uważam, że powinniśmy tak spróbować, jeżeli państwo dacie mi rekomendację nie w tym roku, na dany rok ogłosić jeszcze raz przetarg, ja to zrobię, proszę państwa. Naprawdę zrobię. Tylko, że zastosujmy się do reguł, jakie są w przepisach prawa. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. Pana Szemek Jaruszewski, co chciałbyś myśleć? Chciałbym się dopytać już o zmianę w budżecie, o tę naszą podstrefę, bo my praktycznie to zmiana w budżecie ciągle tam dokładamy, a to już miało być skończone. To jest przetarg, bo jaki jest przetarg, to jest konkretna kwota. My ciągle coś tam dokładamy. Nie dokładamy. Przesuwamy środki. Nie dokładamy. No to przesuwamy, no to samo. No. Z tego samego, ja wiem, że z BOF-u przesuwamy, ale dokładamy do podstrefy. No. Nie dokładamy, przesuwamy środki.
A czy... Że pan, proszę, proszę. Ale czy to, co pani Barbara zaczęła, czy my możemy w tej kadencji skończyć chociaż jedną inwestycję? Pół plaży Głuchowy proponujecie, pół centrum środkowego, pół domu kultury. Teraz te centrum sportowe, albo nie centrum, nie wiadomo, czy trzeba sami, czy też pierwszy etap, będzie się tak nazywać w telewizji, pierwszy etap centrum, potem basen za rok, albo za dwa, albo za pięć. Możemy skończyć jedną inwestycję, bo niektórzy radni tak optowali, jak ta piękna plaża będzie w Głuchowie, a teraz nikt nie chce dołożyć tych pieniędzy, tej różnicy. Tak samo te 50 tysięcy na siłowni poszłoby na plażę. To też jest sport. I też pan profesjonalizm obktował bardzo często o właśnie o tą plażę w Głuchowie. Ta plaża będzie robiona. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo, panie Macinie. Ja powiem, że cieszę się, że tutaj pan radny Jaroszewski gdyby teraz mówił właśnie o tych inwestycjach, ale z tego co pamiętam, przy każdej głosowaniu był pan przeciw inwestycjom. Pan głosował przeciw budżetowi, pan głosował przeciw centrum, pan głosował przeciw Domu Kultury, ten przeciw plaży, a teraz nagle jest taki, nie wiem, fatamorgana, odwróciło się wszystko i teraz pan już na wszelką cenę dąży do tego, żeby to było, a wcześniej był pan przeciw temu. Nie rozumiem prosto tego, to jest pana tej wypowiedzi. No bo mówię, skoro czegoś się nie chciało, to teraz tak się mocno się o to upomina. Poczekajmy, aż to się wybuduje. Dobra, i wtedy się poczujemy z drugiego. Panowie, proszę bardzo. Myślę, że możemy... Ale panie Piotrze, proszę, wyłączmy tę dyskusję. Ja tylko chciałem krótko się odnieść do tego. Ja myślę, że każdy, kto chce, to zrozumie, że to te inwestycje są związane z dotacjami unijnymi. Wiemy, jak są uruchamiane środki, wiemy, kiedy były uruchamiane środki. W związku z tym, no jeżeli coś jest uruchamiane później, no nie da się zrobić wcześniej, coś uruchamiane jest później. Także chyba to wystarczy, żeby zrozumieć, jaka jest procedura i nie da się przyspieszyć czegoś, jeżeli czeka się na pieniążki. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie? Proszę bardzo, pani Micota chyba, tak? Proszę państwa, wystarczy oszczędnie gospodarować i nie przeznaczać 50 tysięcy na iluminacje świąteczne i 50 tysięcy płacić za sprzęt, który wcale nie jest konieczny do zakupu. Już mamy 100 tysięcy i mamy plaże w Głuchowie i nie potrzebujemy unijnych dotacji. Tylko wystarczy 7 razy obejrzeć tą złotówkę, zanim się ją wyda. I po prostu mamy problem z głową, ile mieszkańców będzie zadowolonych. Dziękuję bardzo. Wyglądamy to 8 razy. Proszę bardzo, ale proszę mnie tak chciałem się do tego odnieść, bo po prostu już nie mogę. Wie pani co, ile osób do mnie się zwracało, jak było zachwycenie na przykład tą pompką w centrum miasta i gdzie ciągle ktoś się fotografował. I teraz zarzut, że wyrzucane są pieniądze na iluminację, a gdyby tego nie było, to pewnie pani by powiedziała, że tak, we wszystkich miastach jest wszędzie pięknie było oświetlone, tylko łapy nie. Absolutnie. Ja cały czas powtarzam, proszę bardzo, pan radny Leszek Gulewicz. Pan radny Leszek Gulewicz, udzielę panu głos. Proszę bardzo, panie radny. No przychodzi mi na głowę taka konkluzja. Nic nie robisz źle. Robisz coś też źle. Proszę państwa, ja nie lubię się pani Kamińskiej, że denerwuje się trochę, bo ta plaża powinna powstać. Ale z drugiej strony, pani Farido, powinna się pani cieszyć, że w końcu ta inwestycja będzie miała miejsce. Jest pani radną już trzecią kadencję, bo i do tej pory żaden burmistrz nie podjął, ani żadna rada nie podjęła takiej decyzji, żeby tę plażę modernizować. W tej kadencji ta decyzja została wspólnie przez nas przegłosowana. Nie wiem, czy pani głosowała za budżetem, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale ta inwestycja będzie wykonana. Myślę, że podczas komisji dużo zostało wyjaśnione, jak w tej chwili wyglądają przetargi. To nie jest naprawdę czyjaś zła wola, bo ja popieram w pełni powstanie tej plaży, bo też chciałbym pojechać z córeczką, wykąpać się czy poleczyć się na plaży, która przypomina XXI wiek. Także my w pełni popieramy te inwestycje. Tylko trzeba rozumieć, jakie są uwarunkowania. Odnośnie iluminacji, pani Joanna ma prawo do swojej subiektywnej oceny. Ja patrząc, ma pani prawo, ja się pani nie dziwię. Patrząc po ilości zdjęć na Facebooku, jakie zostały zamieszczone przez osoby, które są w gronie moich znajomych, to bombka okazała się chyba hitem tegorocznego adwentu, tegorocznych świąt i naprawdę wielu ludzi te zdjęcia zrobiło. Czy my jesteśmy gorsi, jeśli chodzi o inne miasta, które są przepiękne iluminacje, że taka iluminacja w łapach nie może się pojawić? Pani się wypowiada w imieniu pewnej grupy mieszkańców. Ja poprę pełni głos pana przewodniczącego Półkośnika.
Do mnie też dotarło bardzo dużo pozytywnych opinii. Byli u mnie goście z Zenku, którym się bardzo podobało, jak wygląda nasze miasto w tym roku. Dlatego każdy ma prawo do swoich oczu. Dziękuję. A u mnie byli goście, dziękuję bardzo. Ja nie udzieliłem, pani głosu. Naprawdę pan się powstrzyma. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku? Jeżeli nie ma, a proszę bardzo, pani komisarz. Panie Leszku, bo ja się bardzo cieszę, że ta plaża powstanie. Czekałam na nią bardzo długo, tak wszyscy mieszkańcy całej gminy, nie tylko Uchowo, bo tam będzie w większości również bardzo cieszymy i serdecznie zapraszamy. Tylko problem jest jeden, że skoro brakuje tych pieniędzy, bo okazało się, że kosztorys jest zaniżony bardzo, to może proszę Radę, żeby się bardzo pochyliła nad tym, troszeczkę dołożyła do tego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, rzeczywiście można zastanowić się nad dołożeniem, bo tu mówimy o dołożeniu według ostatniego przetargu około 400 czy 500 tysięcy złotych. Tylko proszę państwa, nie podpiszemy umowy, dopóki wniosek nie jest oceniony. Możemy ją podpisać, tylko musimy wtedy 100% zagwarantować. Bo wniosek jeszcze jest w ocenie. Wczoraj przyszły uzupełnienia do wniosku. Dlatego proszę państwa, to też jest państwa decyzja. Proszę wskazać skąd. Uzupełniamy, realizujemy teraz. Też jest rozwiązanie. No z mojej strony proponuję tak, ja by jeszcze spróbować zweryfikować cenę, gdzie jeszcze nam czas może dać ten bufor, gdzie będziemy mogli oszczędzić. Ale to jest moja propozycja. Powtórzę to jeszcze raz. Państwo możecie zaproponować im. Proszę bardzo, pani Kamiś, tylko za słowo. Panie burmistrzu, to skoro ten wniosek nie jest jeszcze oceniony, jaka jest szansa na to, że do 24 czerwca przynajmniej ta jedna część plaży powstanie? Jest pani już odpowiada. Proszę bardzo, pan Szegulewicz. No ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć do swojej wcześniejszej wypowiedzi. Ja spotkałem się, proszę państwa, też z takim głosem. Po co wam ta droga do Białego Smoku? W pierwszej chwili byłem po prostu zszokowany. Potem spytałem tą osobę, proszę pana, to był pan. A kiedy pan ostatnio był w Białym Smoku? No chyba 10 lat temu jadł. Ja jeżdżę rowerem. Ja też rozumiem tego człowieka, który zadał pytanie, po co nam ta droga do Białego Smoku? On tej drogi nie potrzebuje, nie jeździ i ma prawo do tego, że po prostu on uważa, że ten pomysł być może nie jest do końca potrzebny. I to jest taki przykład, że każdy pewne sprawy może w różny sposób interpretować. Dziękuję. Jak pan radny głosował za drogą? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi państwa? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, proszę o podniesienie ręki do góry. Oczywiście za to poprawkę. Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Pani sekretarz, tak? Dobrze. 5 głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Świtę Zmianowiska Łapa 14 głosami za, przy 5 przeciw, 1 wstrzymującym przejął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. I kolejny punkt porządku obrad to jest sprawozdanie z pracy dymisji za 2017 rok. Dostaliście państwo tą informację raz z materiałami. Słucham uwag państwa, jest to rzecz rzeczywiście formalna, tam jest podsumowane, na czym byśmy obradowali, ile uchwał i tak dalej. Macie państwo jakieś uwagi? Rozumiem, że nie ma. Wobec tego zamykam dyskusję w tym punkcie. Kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie z działalności synie burmistrza Łapy. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Rozumiem, że się państwo wyczerpali ten punkt. Wobec tego zamykam go. Kolejny punkt porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, słucham. Jeżeli może sala chrzmią. Rozumiem, że nie ma w tym punkcie żadnych spraw. Proszę bardzo, panią Danicota. Zwracam się z prośbą
chyba 2 miesiące temu, żeby miała taką informację pisemną na temat prac poczynionych przez gminę w temacie postępowania administracyjnego dotyczącego udrożnienia rowu. Miesiąc temu dostałam taką informację od pana burmistrza i tak jakby mam wiedzę na, miałam wiedzę miesiąc temu, jak te prace przebiegają, jak to idzie do przodu i chciałabym, jako że nie mam tej odpowiedzi, zapytać, co przez ten miesiąc czasu w tym temacie gmina poczyniła. No i tak, przekażę tę informację, bo z tego, co zrozumieliśmy, to w wypadku jakiegoś działania, prawda, które jest teraz uzgodnienia, jak dostajemy jakąś korespondencję, to chyba wtedy pan burmistrz albo pani kierownik przesyła, tak? Ale się zapytam, co w tym miesiącu się zadziało. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy w tym punkcie? Kiedy dostanę tę informację? W tym punkcie porządku. Znaczy, że w poniedziałek mailowo pani nawet no, otrzyma taką informację, że do tej pory tak trwają uzgodnienia, żadna korespondencja nie była, ale to muszę się zapytać pani kierownik, na jakim to jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy w tym punkcie porządku interpelacji, zapytania radnych? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Kolejny punkt porządku obrad, sprawy różne, świadczenia radnych i wolne wnioski. Proszę bardzo, słucham Państwa. Proszę bardzo, pan Józef Rostrz. Pytanie do pani burmistrz. Na rzece Narew koło tego, koło mostu, który istnieje samochodowego, są prowadzone teraz prace, jest ciężki sprzęt. Czy tam będzie, co tam będzie robią w zasadzie? Most. To jest w związku z budową drogi, tak? Łapy Białystok i to jest most. Czyli będzie druga nitka takiego? Tak, bo most popasowy. Jeszcze mogę dodać, tam będzie przeniesiona też przepływanie ścieków przy moście, będzie przeniesiona miejsce w połowie tej drogi do, w kierunku na Mickiewicza. Tam taka w tej chwili stoją urządzenia zakładu energetycznego. Już w tej chwili jest tam przepomp, znaczy zbiornik posadowiony, będzie on uzbrojony, będzie dopiero wtedy przepięcie całego zasilania, jeśli chodzi o ścieki do oczyszczania ścieków. Także też ta koparka tam też pomaga przy wbijaniu rasenów tam przy skarpie i tak dalej, więc cały ten ciąg, właśnie będzie druga nitka po prostu mostu tak jakby zrobiona i cały to będzie może przepięte również. Proszę bardzo, pan radny Pukosik. Ja mam tylko takie zapytanie do pani burmistrz, ponieważ no, zwrócili się do mnie mieszkańcy z taką prośbą. Czy rozważana jest możliwość, żeby ulicę Piwną zrobić ulicą jednokierunkową, ponieważ tam jest, no, tam jest w tej chwili duży kłopot, szczególnie w momencie, gdy został wybudowany na rogu duży ten budynek taki, to tam aż się prosi, żeby wprowadzić ruch jednokierunkowy. I faktycznie te prośby mieszkańców są zasadne, żeby może zmienić tam organizację ruchu. To znaczy, chyba tam rzeczywiście mówimy o ruchu jednokierunkowym, ale musimy zadbać jakby troszkę dojazd do bloków, tak? Czyli rozważamy, ale też żeby całą zrobić ulicę Piwną do Kopernika jednokierunkową, ale też rozważamy taki wariant, żeby ulicę Piwną tutaj od wjazdu do Placu Niepodległości gdzieś do połowy, tak do tych bloków, żeby bloki mogły w dwie strony jeździć, a później dalszy odcinek dwukierunkowy. O, takie są dwa warianty, bo proszę pamiętać, to może być to dyskomfort dla mieszkańców tych bloków, że będą musieli dookoła jeździć, czyli pewien fragment ulicy Piwnej, ale od strony Kopernika byłby dwukierunkowy, a pozostała część jednokierunkowa, tam jest szerzej już, tam jest widoczne, prawda, to i tak dalej, ale to ja nie będę, ale rzeczywiście nad tym się zastanawiamy, jak najbardziej. Potem szczególnie pojawił się problem w tym momencie, kiedy został wybudowany ten nowy budynek. Bardzo duży, że tam nie doszło do wypadku jakiegoś i tak dalej, to jest to naprawdę, tak, ale tam, a teraz to tym bardziej. Ale jakieś różne problemy, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze w tej sprawie w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo, pani Barbara Kiat. Pani burmistrz, może pani podpowiedzieć, bo ja nie umiałam udzielić takiej odpowiedzi, a miałam zapytania mieszkańców. Ta ulica Nilskiego-Łapińskiego, która teraz jest jakby rozkopana tutaj do tego może sklepu, a troszeczkę kawałek za kinem, tak? Jak ona będzie dalej, w
którędy ona będzie szła, czy to jest tylko właśnie tutaj już będzie koniec na terenie zakładu? Nie, nie, ona będzie szła wzdłuż terenu zakładów i będzie wychodziła na ulicę Długą. Długą, aż koło obcasów. Mekarna zostaje tak, z boku. Jest, a tutaj ona przez teren zakładów... Wzdłuż terenów zakładów i wyjdzie na Długą. Tak, to jest tak, żeby wyprowadzić ten ciężki ruch, prawda, i później już ulicą Sybiraków, tak, na ulicę Żwirki, Wigury i tak dalej, tak, to w ten sposób. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś sprawy w tym punkcie porządku? Proszę bardzo, to będzie są szósek chyba, tak? Proszę bardzo. Ja mam, panie burmistrz, taką prośbę, żeby zwrócić uwagę może do tej firmy, która odśnieża, prawda, bo rzeczywiście ona odśnieża, ale później akurat powstaje, jak samochody rozjeżdżą tą jezdnię, to ona jest śliska. Żeby chociaż na tych krzyżówkach, chociaż troszeczkę posypać, bo on jak ma ten z tyłu piasek, żeby chociaż te krzyżówki, gdzie skręcając drogę główną, posypać tylko. Ja nie mówię całą drogę, tylko w tych krzyżówkach tak. Bo ślisko się robi i to przede wszystkim tam na Wyspiańskiego, do mnie zwrócili się koledzy, którzy tam mieszkają, no i u nas trochę na cmentarze... No już teraz trochę właśnie ta zła pogoda jest, taki no. 0 stopni, tak, niby puszcza, ale i ślisko i tak dalej. Przecież to na same krzyżówkę, że jak dojeżdżać do tych głównych ulic, czy można mu się zatrzymać. Tylko to, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Macie państwo jakieś sprawy? Proszę bardzo, panie przewodniczący, wszystkich. No, kolejna osoba mnie pytała, co tym na sesji od wymiany pieców. Ja wiedziałem, że Urząd Marszałkowski miał to w planach, czy to, tylko widzę, że konkursem nie planuję organizować konkursu w tym temacie. Tylko mnie zastanawiam, czy to może być na przykład popchnąć do przodu, jeżeli gminy miałyby takie zapotrzebowanie, czy nie, z naszej strony, żeby ogłosić taki konkurs? Pierwszy konkurs, który był, dotyczył OZE, to było fotowoltaika i kolektory, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. I proszę Państwa, w tej dziedzinie jakby konkursy się zatrzymały z uwagi na interpretacja, jaka pojawiła się w sprawie VAT-u, kiedy mówi się, że od dotacji jeszcze VAT trzeba odprowadzić. Dopóki ta sprawa nie będzie wyjaśniona, myślę, że Urząd Marszałkowski nie uruchomi kolejnych konkursów. Już nie mówię o tym, czego będą dotyczyły te konkursy, czy wymiany kotłów, czy na gazowe, czy też fotowoltaiki, czy kolektor. Oni w ogóle to jest, dopóki nie wyjaśniają, gdzie sprawa VAT-u, nie zamierzają uruchamiać konkursów. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi jeszcze w tym punkcie sprawy? Jeżeli nie, to będzie Państwo przedstawię pismo, które wpłynęły tutaj do Rady Miejskiej. Wpłynęła interpelacja do Pani Burmistrz Miasta Genewa, tych zastępstwa Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie orkiestry. Ja to przekazuję. Myślę, że Pani dostała, to również czy Pani odpowie na to. Jest również, no chyba mail, tak, z tego co tu Pani Irena widzę. Od Pani Lidii Werbowskiej podanie takie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zamiany lokalu socjalnego na lokal komunalny. To Państwo na maila prześlemy, jeżeli Państwo chcecie to. A dużo tego czytamy teraz? Słucham? Mogę Pan przeczytać? Mogę, nie widzę problemu, ale jest załączników sporo, dlatego... To może być dyskusja, dyskusję, bo mamy czasu na dyskusję nie będzie. Słucham? To może można by zacząć dyskusję, jak Pan przeczytał. Proszę Pana, nie ma problemu. Ja powiedziałem, że mogę to czytać, tylko ale Pan do końca wysłucha. Mówię, że są załączniki do tego i jest wielu załączników. Ale nie ma sprawy, żeby już nie przedłużać po prostu. Ale proszę bardzo, ja nie widzę problemu, żeby udzielić Pani głosu. Nie wiem, nie. Może mikrofon Pani. Ale... Proszę, może Pani przyjedziesz. Napisałam do Rady Miasta skargę, wniosek do Pana, że wcześniejszy. Wnoszę skargę na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta. Dnia 4 października 2017 złożyłem wniosek o zamianę mieszkania socjalnego kontener na mieszkanie komunalne. Odmówiono mi, nie walcząc zupełnie na warunki ogromne koszty utrzymania, bardzo duże opłaty za prąd. Na moją sytuację materialną renta inwestycyjna w kwocie 7,38 miesięcy. I co najważniejsze, mam obecny w tej stronie zdrowia, to jest niepełnosprawność pierwsza grupa odmłodzenia. Proszę Cię jedynie przy pomocy bankowita. Nie otrzymuję żadnej z pomocy z opieki, bo nie spełniam kryteriów dochodowych.
dostarczę 3 lata. Jednorazową murzyn w kwocie 100 zł, na które czekałam 1,5 miesiąca. Dodatki złożenia tego października, dodatki wypłaty 28 listopada. Mając zapisaną decyzję klauzulę na stronę wykonalności i zapis, że to pieniążki na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Ośmieszono mnie pochodowo, tak uważam. Pracownicy opieki społecznej ciągle każą się wyprowadzać. Tylko gdzie mam się wyprowadzić, skoro nie odmówiono mi mieszkania? Wielokrotnie przez 3 lata spotykałem się z panem burmistrzem. Obiecywała odwiedzić kontener, ale dotąd nie dotrzymała słowa. Widocznie wyborcy, tym bardziej niepełnosprawni jak ja, mile widziani są jedynie przed wyborami samorządowymi. Na 12 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej mam balkonik, łopatę i balkon do odśnieżania, bo teraz odśnieżamy starczcami pod kaszarkę do trawy, którą też koszę na własny koszt. Na mój koszt. Wcześniej czyniła to gmina, bo nie mamy tu nawet pomieszczenia gospodarcze, do mnie piwnicy na strzemie. Mam tylko kolejnowi, nie głowy. Ukończyłam dzienne wyższe studia magisterskie w AKS w Warszawie na 2 kierunkach pedagogiki specjalnej. Nie ma dla mnie w łapach też żadnej pracy, pomocy. Nie rozumiem, nie godzę się na takie traktowanie. Zapraszam serdecznie szanowną Radę Miasta do odwiedzenia zapomnianych przez władze kontenerów, żyjących w nich u nas ludzi najgorszego sortu. Zimą, gdy w mieszkaniu jest od 4 do 5 stopni ciepła, nikogo nie stać na całodobowe grzanie prądem namrożonej blachy lub latem, gdy lotem jest nieludzkie ogrzanie słońce, niczym wagon kolejowy na bocznicy, bo budynek nie ma izolacji zewnętrznej, a ocieplona też na opiece odmówiono, brak środka. Za co więc taka ilość ludzi zatrudnionych w MOPS-ie bierze wynagrodzenie, komu pomaga, jak nie ma środków na pomaganie? Wołam o pomoc w otrzymaniu mieszkania, by móc godnie żyć mimo moich młodości. Na 12 metrach kwadratowych straciłem już zdrowie, sprawność i godność. Z szacunkiem Państwo winą wyprost. Bardziej bym chodziło o to, bo to jest tamten wniosek, to jest nawiązanie do tego wniosku, który Pan Przewodniczący ma przed sobą. Bo ten wniosek był składany do MOPS-u i do Urzędu Miasta w październiku. Odpowiedź dostałam odmowę 15 grudnia. Jestem w stanie Państwu przekazać wszystkie kopie decyzji odmownych, do dowód tego, że to nie są moje wyssane, jakieś tam wyimaginowane problemy. Tylko Państwo widzicie, jak się ruszam, już się nie rusza. Doprowadzono mnie do takiego stanu, że to się wyorgę w głowie. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa płaci po 400 zł miesięcznie za prąd, mając wielkie domy, czy nawet mieszkania. Ja tam nie mam nic, co ma dzisiaj pod człowiek. No ja nie wiem, i pracy nie ma, i pomocy nie ma, ani tu umrzeć. Nie, że Państwo mi pomóżcie, powiedzcie mi, co w tej sytuacji zrobić, gdzie iść o tym. Ja chętnie zarobię. Przewracałem te nieszczęsne śmieci na sortowni, na mostach, byłem na szkoleniu Warszawy. Czemu nie pozwolono mi tam pracować? Jest mieszkanie wolne tutaj, komunalne na Sikorskiego. W 30 po mojej sąsiadce, no rok stoi puste. Dla kogo ono stoi? Ja chcę to wiedzieć, bo ja muszę żyć. Moja matka ma 75 lat. Brat też higienicznych rzeczy koło mnie nie zrobi. I chciałabym być pozostawiona bez pomocy, jak świętej pamięci Zygmunt Knyżek, który 12 godzin po wizycie pań z opieki zmarł. A one nawet nie wiedziały, bo sama ich o tym informowałam, że zostało otwarte mieszkanie. Tyle z mojej strony. Jak Państwo się do tego odniesiecie, zrobicie z tym, co chcecie. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. My rzeczywiście mamy to pismo z 4 października, nic więcej, to wpłynęło do nas dzisiaj 19. Dlatego mówię. Urzędu Miasta to skarga jest elektronicznie, natomiast jestem w stanie to Państwu zostawić, bo mam tą wersję. To znaczy nie, my mamy tutaj, nie wiem czy mówię o tym samym piśmie. Wysyłałam skargę dzisiaj na maila Rada Miasta UMŁAP.pl. Jeśli mogę powiedzieć, że jeden plik mi się nie dał otworzyć, to być może ta skarga. A być może tak. Ten wniosek i dokumenty się usłyszyły.
Ja patrzę wszystkim na datę wpływu, kiedy to wpłynęło. Dzisiaj to wpłynęło do nas. Rzeczywiście pismo jest 4 października 2017 roku. Pani to się... Skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To nie jest na tyle. Ja przepraszam, że tak, może pani troszeczkę za dużo będę wymagał. Gdyby pani się podpisała z własnej swojej, dobrze? Bardzo bym prosił. Rozumiem sprawę, to skierujemy do komisji rewizyjnej, nie widzę z tym problemu żadnego. Czy macie państwo jeszcze, a mogę to odczytać, panie przewodniczący, jak pan chce tę treść, którą... Słucham? Nie, nie to sam. 4 zdania mam tutaj, no. Że pan chce przeczytać, pan nie trzeba to samo. Nie, właśnie o to chodzi, że... Łapy dnia 4 października 2017 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Główna 5080, łapy podanie. Proszę o zamianę lokalu socjalnego na lokal komunalny. Moją prośbę motywuję tym, że z powodu niepełnosprawności bardzo trudno mi poruszać się z balkonikiem na tak małej powierzchni mieszkalnej. Posiadanie centralnego ogrzewania z sieci stałej temperatury domu uchroni mnie przed częstym chorowaniem i obniżyło koszty opłat. Nie mam zadłużenia i zawsze robię opłaty przed terminem, to jest do 5 dnia każdego miesiąca. Będę wdzięczny za wyrozumiałość i pozytywną decyzję. To jest do MOPS-u skierowane pismo. Do nas, no dzisiaj dostałem to do wiadomości 19. Dobrze, proszę bardzo. Panie przewodniczący, tam jest odmowna odpowiedź w załącznikach na to, na tę wniosek. Dlatego, że jakby już jest rozpatrzony odmowy. Dziękuję pani bardzo. Skarga została skierowana. Proszę bardzo, pan radny Przemysław Kraszewski. No to rozumiem, że będzie telewizyjny, tak? No tak, zostało. Czy moglibyśmy, zanim telewizyjny ruszy, bo znowu nie będzie żadnych dokumentów, naprawdę dostać informacje o tych mieszkaniach komunalnych, ile my posiadamy, a ile gmina wynajmuje lokali socjalnych, bo słyszeliśmy, że nawet wynajmujemy, nie mamy swoich, a sprzedaliśmy przecież sławne mieszkanie na cementarium, bo nic nie kupiliśmy. To się znowu tworzy jakiś dziwny absurd, a pani mieszka w kontenerze z pankownikiem nas. Czy możemy dostać przed komisję rewizyjną taką informację o tych zasobach, jakie posiadamy i co wypożyczamy i co wynajmujemy jako lokale socjalne? I może jakieś przepisy, które nakazują mieć takie lokale, czy nie, czy zakupić? Dobrze, panie burmistrz? Mogę proszę? Ja myślę, że nie ma z tym problemu. Sprawa będzie państwu dostarczona. Proszę bardzo, pani Adamisota. Mam pytanie do przewodniczącego komisji rewizyjnej. Czy w tych okolicznościach pan już może nam powiedzieć, jak pan planuje posiedzenie komisji rewizyjnej? Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Pani chce, żebym dzisiaj to odpowiedział? Nie, no tak, bo trzeba, sytuacja tego wymaga. Jak najbardziej. Pan w ten sposób. No bo zwykle odbywa się tak, że przed kolejną sesją do głosowania skarga i przed sesją z tydzień czasu, kiedy są komisje, również odbywa się posiedzenie komisji rewizyjnej, a w tej sytuacji uważam, że nie można czekać nawet tygodnia, bo jeżeli jest, słyszymy, że jest 4 stopnie w mieszkaniu, to po prostu to chciałabym, żeby ta komisja się zebrała w przyszłym tygodniu. Mam taką prośbę do pana. I żebyśmy po prostu nie czekali, kiedy Rada będzie skargę rozpatrywać, a pierwszym chyba jest tematem mieszkanie i pomoc dla tej pani. Jakby ją nie nazywać? Ja myślę, że pan przewodniczący pani wcześniej ten temat odpowiedział i to... Jak najbardziej postaramy się załatwić sprawę, jak najszybciej. No to ja chcę to w przyszłym tygodniu. Proszę bardzo, pan Alecen Sobychowski. W jakiś sposób, tak jak już powiedziałem. Zawiadomienie pani będzie miała.
rozdziela posiedzenie komisji, będzie mogła pani uczestniczyć na sesji i później odpowie pani otrzymać. Czy jakieś dokumenty jeszcze mam dostać, nie wiem, rachunek, coś państwu było potrzebne? Znaczy, całość tych dokumentów pójdzie do... Ja po prostu pytam, co państwu potrzebne. My musimy się z tym zapoznać przez inaczej komisja rewizyjna, żeby wiedzieć, co jeszcze ewentualnie będzie wymagane. Wtedy państwo na przyjęciu komisji oczywiście nie będziemy żądali nie wiadomo czego. Może pan przewodniczący jeszcze pan coś, proszę bardzo. Ja jeszcze, jeśli chodzi o samo rozpatrzenie skargi, to myślę, że to jest sprawa drugorzędowa, najważniejsza jest pomóc pani. Takie, to tak mi się wydaje, bo to, czy my skargę rozpatrzymy w ten czy inny sposób, chodzi o to, żeby zrobić jakieś ruchy, żeby pani pomóc. Myślę, że trzeba. Proszę bardzo, pan senator Żurowski. Zatem głos pana. Danek wstanie nawet z tym botonikiem, nie jestem w stanie chodzić. Jak chodzę po ścianie, to już przestałam chodzić. Matka mi już nie da rady ciągle, bo waży 103 kg, ale nie wiem. Zostaje mi tutaj, jak państwo nie pomożecie, mam dziada. Ja jestem za myśl ocenia sobie na to, że to jest w biurze, jak sobie tam nie idzie przychodzić. Nie chciała, żeby ktokolwiek z państwa tam godzinę przeszedł, nawet teraz, gdzie ja mam nocną karyfę od godziny 22 do 6 rano, potem mamy dopiero od 15 do 17. Wyobrażacie sobie, że chodzi na przejdzieć? Nie, wy sobie tego nie wyobrażacie. Tylko tak, Werbowska się nazywam, jestem dziad i można mnie w tyłek kopać, tak jak mnie kopali wcześniej. Nie kopać, nie musiałam, żeby mnie tak traktowali. Wierzcie mi, że żebym miała tu ministra zdrowia, szczególnie to dokolwiek, nie wiem, jak mi nie pomożecie. Tak jak powiedziałam dla pana burmistrza Brzosko, jak był tak dokładnie, bo to było w 2014 roku, jak tu przyszłam na te kontenery, że stamtąd to już tylko zostaje mi do ojca, do pomnik albo na linię. I tak wcześniej czy później będzie, bo tam nie idzie żyć. Bo właśnie na to tam się bokiem chodzi, nie siebie, jak to tam chodzi. Pani powiedzmy, byś był ktoś, nikt tam nie był. Tam nawet opieka to mówi, że nie musi, bo to nie należy do ich obowiązków. I że to nie jest koniec życia. Pani Grażyna Grabowska, która ma nasz tajem, nie życzy sobie, żebym ja cokolwiek nie sygnowała ludzie, jeżeli nie tam, to do kogo pytam? No. Do Pana Boga, do księdza, do którego. Ale od czego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Nie, jeszcze to, może za mało pracowników tam jest zatrudnionych. Ośrodek Społecznego, bo pomoc to ja z całym szacunkiem... Może nie radzą są. Ja mogłam jeździć do pracy, jeździłam do Warszawy, jak dałam radę. Nikt mi w życiu nie pomógł. Tutaj w tym mieście przez 50 lat, jak żyję, bo wczoraj skończę 50 lat, nie dał mi jednej złotówki. Ani mi ktoś dał pracę, wszystko załatwiałam sobie sama. Nawet nie mi świętej pamięci tata, bo pan Jurek patrzy na mnie z wyrzutem. Zrozumiałam. Bo to tak po sąsiedztwie, przepraszam, emocje po prostu. Chodź tylko o to, że ja chciałabym pracować, a nie jestem pasożytem, ja nie po to studiowałam. I to jeszcze tak specyficzny kierunek. Ja mogę i te świeci przewracać. Czemu mi tego odmówią? No przecież tam rąk do pracy nie brakuje. Jeżeli ludzie przychodzą odrabiać tam godziny, na przykład sądowe, to znaczy, że rąk do pracy tam brakuje. A gdy tam pójdę? Jak dojadę, to już jakby jest zupełnie moja sprawa. Ale unieruchomić się tak tam nawet chodzić nie ma jak. Bo tam jest wszystko na 15 metrach na wyciągnięcie, w jakiś sposób. Ja się nie ruszam, nie mam rehabilitacji, bo nie mam pieniędzy. No przy tych rachunkach to się głowie nie mieści. Ja w ogóle nie wiem, ja tu nie mam zarzutów akurat do pani Bożej, może to nie pani tego postanowiła i wymyśliła ten dziki pomysł. Ale pięciu ludzi albo tą trzymaniu mopsu, albo mnie z taką marną rentą zostawić tam, bo to jest naprawdę poraniony pomysł, gdzie są bolery 80 litrów w każdym domu i wszystko, czego się nie dobrze. Woda, tutaj dach i centralne ogrzewanie na końcu. To państwo są czasami sami do wyobrazić. Każdy ma to wyobrazić. Ale w MOPS-ie ja tam spadałem jedno papierą całą nocę. Nie. Rozkawisz, tam jest decyzja. 100 zł im dali, właśnie skierowałam. Jest konsula wypisane, że bez prawa wykonano się. Jeśli by to rzeczywiście była pilna potrzeba, to by nastające z głowy zderczył. Ja państwu nie życzę czegoś takiego. Aczkolwiek ja na waszym miejscu już nie będę. Ale państwo na moim, to macie 100% gwarancji, że zawsze możecie być. Nie daj Boże. Nikomu tego nie życzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jestem Sorychowski. Proszę państwa, słysząc tę sytuację, powinno
to dotrzeć do każdego z nas. Proszę Państwa, w tej sytuacji nie mamy prawa my moralnego robić jeden drugiemu, czy opozycja, czy koalicja. My musimy w gromadce usiąść i zastanowić się, jak tej pani pomóc. Bo ja sobie, słysząc opowieści tej pani, żyć w XXI wieku przy 4 stopniach albo 5 stopniach Celsjusza, kobieta niepełnosprawna z balkonikiem, ja sobie, proszę Państwa, nie wyobrażam. U mnie pies żyje w bardzo godnych warunkach i bardzo bym prosił, nie bagatelizujmy tej sprawy, bo ktoś za nieudzielenie tej pani pomocy dostaniemy, każdy osobiście. Ktoś nas za to rozliczy. I odrzućmy te właśnie w tym temacie, chociaż w tym jednym temacie, i zróbmy wszystko, żeby ta pani godnie żyła. Ta pani ma wykształcenie. Ta pani ma wykształcenie pedagogiczne. Ta pani powinna być zatrudniona w MOPS-ie, gdzie powinna udzielać swoich porad w domu tych środowiskowych. Za 700 zł, za 700 zł. Ja sobie nie wyobrażam, płacę po 400 zł. Ja mogę iść na te śmieci. A tak a propos, pani burmistrz, moje pytanie. Tak po skosie patrzę właśnie na to mieszkanie świętej pamięci sąsiadki w 30 tutaj pod siódemką. Po pani Niki. Na drugim piętrze, to jest, wam się wydaje, że to jest wysoko. Ale jak wziąć budynek czteropiętrowy, to jest tam środek. A schodzenie góra-dół byłoby ewentualnie dla mnie tylko rehabilitacją, której nie mam. Jest wolne mieszkanie z centralnym, jeden pokój z kuchnią. O tutaj pod siódemką w 30 do Sikorskiego. Po świętej pamięci Jadzinki. Co z tym mieszkaniem? Bo ono było komunalne, to jest na pewno. Szanowni Państwo, powiem tak. W pierwszym jakby aspekcie mamy sytuację pani Ligi, prawda? Która, jeśli pani Ligia wyraża zgodę, prawda, może być umówiona na sesji, prawda? Bo to już od pani zależy. Druga sprawa to jest sprawa procedury przydzielania mieszkań komunalnych i socjalnych, która zostanie państwu przedstawiona na komisji, żeby każdy się zapoznał, bo tutaj chyba dwójka radnych jest w komisji mieszkaniowej, która przydziela. I trzecie, o co chyba prosiła pani, pan radny chyba, to są przepisy, jakie funkcjonują. Radni to dostaną wszystkie te dokumenty, wszystkie te aspekty będą mieli wyjaśnione, jak najbardziej podejmą sytuację. Tylko tu przychylam się do tego, co powiedział pan radny Żochowski. To jest to, że pierwsze to jest skargę, trzeba proceduralnie rozpatrzyć, drugie, trzeba spojrzeć, jak merytorycznie, w ogóle życiowo pani Lidii Werbowskiej pomóc, tak? Tylko nie łączmy tych dwóch spraw. Zatem myślę, że państwo spotkacie się o wsparciu, na pewno porozmawiacie, rozwiązania, jakie zostaną zaproponowane, natomiast proceduralnie skarga będzie rozpatrywana przez komisję rewizyjną, ale to dlaczego? Dlatego, że tak przepisy stanowią. Dlatego nie. Dobrze, pani burmistrz, przepraszam, jeszcze. Proszę, nie, może pani jest w stanie wyjaśnić, bo ktoś z państwa, bo wy się bardziej znacie na tych przepisach. Tam jest ta odmowa przydziału tego mieszkania, gdzie jest napisane, że ja nie spełnię warunku. Według uchwały Rady Miasta z 2001 roku. Ja przepraszam, wyjaśnijcie mi, którego warunku ja nie spełnię, bo nie rozumiem. Bo ja teraz nie widziałam tych dokumentów, więc proszę wybaczyć, nie znam. No ja zdaję sobie sprawę, to też dlatego pytam. My ze sprawą tak naprawdę zostaliśmy zapoznani dzisiaj. To jest moja wina, bo ja chorowałam, po prostu nie byłem w stanie się ruszyć. Tej sprawy jakbyśmy nie znali, ale tutaj no właśnie ja tutaj z panem Stanisławem Żochowskim się zgadzam, że nie najistotniejsza w tej chwili jest i z panem Adamem Tarkowskim, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że nie najważniejsze w tej chwili jest rozpatrywanie skargi, bo to jest drugorzędna sprawa, tylko tak naprawdę to musimy zastanowić się, jak pani pomóc. I to jest nasze zadanie, żeby jak najszybciej zastanowić się, jak pani pomóc w tych ciężkich warunkach, jak pani żyje. I to jest jakby w tej chwili nasza rola. Pani Łapińska, pani Franka, pan zaczeka, dobrze?
gorąco mam taką myśl, może wiele razy pochylaliśmy się nad problemami różnych osób, które tutaj się pojawiały, może w tej chwili pochylmy się, nie wiem, zrzućmy się na rachunek, tak, na ten czas chociaż, zanim dojdzie do jakiegoś spotkania, żeby po prostu pani nie musiała siedzieć w tych 4 stopniach, a mogła sobie pozwolić na to, żeby ta temperatura była odrobinę wyższa. No myślę, że każdy z nas się na to przeznaczy, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Rady Łapińskiej. Jest to oczywiście jakiś pomysł chyba najbardziej w tej chwili możliwy do realizacji, jest pomoc finansowa. Nie wiem, jaka kwota Pani by tutaj, jakie to są, Pani mówiła, 400 zł miesięcznie z tego, co pamiętam, tak? Chodzi o prąd po prostu. Znaczy, no, nie zawsze 400, ale zimą... Nie, ale to wychodzi rząd wielkości, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak do tego podejść, nie? Ja oczywiście jestem też za tym, żeby się przynajmniej w tej chwili Pani tą pomoc tutaj, dzisiaj po prostu zaraz, po prostu, jeżeli Państwo jesteście takim też tego zdania, macie możliwość, macie pieniążki, też Pani w ten sposób pomogli na początek, żebyśmy zapoczątkowali. To oczywiście kluczową sprawą jest pomoc z znalezieniem zatrudnienia dla Pani, bo to też by Pani, nie wiem w jakich warunkach Pani się mówi, że Pani ciężko się porusza w tej chwili, więc nie wiem jaka ta praca. Ale to miało znaczenie, dobrze? Tylko... Ja wiem. Nie wiem, jak jest z obsadą, na przykład, zdaje się, gdzie moje wykształcenie jest tu dwa zlecenia, bo ja mam wykształcenie. Ale nie się daje na żadnego, ja z przyjemnością naprawdę. Nie wiem, jak to było tak. No jest jakaś Pani właśnie ta deklaracja, w jaki sposób moglibyśmy to również, słucham? Moglibyśmy to w jakiś sposób Pani jeszcze pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jest to początek rzeczywiście pomocy, no klucz chyba rzeczywiście Pani, rzeczywiście ma Pani, że mówi Pani o tym wykształceniu. Ja nie podziwiam Panią, że po prostu w takich warunkach Pani potrafi no, żyć w tej chwili. Przepraszam. Czy Pani, przepraszam, tak może, no, bo w tej chwili to staje się Pani osobą no, już w tej chwili publiczną, tak? Ja na temat Pani spraw prywatnych. Czy może nie, może lepiej na komisji przyjdę, spytam się wtedy Pani o pewne rzeczy jeszcze być może, ale nie chcę tego tutaj być może no, robić na sesji Rady Miejskiej. Proszę bardzo, Pan Stanisław Wychowski, Pan Przemek Jaszewski później. Proszę Państwa, procedury procedurami, ale może się zastanówmy, może skupmy się dzisiaj, bo jeżeli to odwleczemy na przyszłe mrozy, to jest zima. Ja sobie nie wyobrażam życia, jeszcze raz powtarzam, nie wyobrażam sobie życia. No cóż, no, dziękuję bardzo za ten powód właśnie dla Pani Edyty. Jakaś pomoc już jest na dzień dzisiejszy. Ale czy pani jest w stanie za te pieniądze ogrzać? W jaki sposób ogrzać ten kontener? W jaki sposób ogrzać ten kontener? Pani, nie wiem, czy pan słuchał, co pani powiedziała. Proszę bardzo, może pani wysłucha. Może pani panu odpowie, jeżeli można. Proszę. Pierwszy mikrofon. Aha, proszę. Ani pewnie nie wie, tam mam dodatkowe grzejnik, nawet kupiłem sobie ostatnio coś takiego jak kurtynę powietrzną, żeby mi blokowało wejście, tylko tam zamarzają zamki. No nie da się 24 godziny grzać, żeby utrzymać stałą temperaturę. Tak jest włączone, jest ciepło. Ja już mam podrażane nogi, szkoda, że mama poszła, była tu ze mną, ale ona nie da rady, żeby tego słuchać. To by zapaść, mam podrażane nogi, jeżdżę, to lepiej. Dlatego mówiłam, że byłam w szpitalu temu tak późno i wiedząc, kiedy jest sesja, jeszcze dzisiaj rano podpisałem dzisiaj, no, możecie nawet na godzinę. Ja po prostu nie wiem, ja powiem wam szczerze, mnie się już nie chce. Osiągnęłam co osiągnęłam, jestem z siebie dumna, ale że mnie mało, że życie to jeszcze i ludzie będą tak podbić i to ludzie, którzy mnie znają, tak zupełnie, tego się nie spodziewałam, bo oprócz tego, że się jest urzędnikiem, zdałoby się czasem być człowiekiem. Ja mam zawód, który dla mnie jest jakby służbą, proszę Państwa. Tak samo jesteście dla mnie. I my jesteśmy dla siebie. Jak to nie będzie wspólnego szacunku jakiegoś, to nie wiem. Ja nie widzę życia. Po prostu nie widzę i nie. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan Pukoś. Aha, pan Przemek wcześniej, może Przemek, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Przemku. Już, ale my wiele razy mówiliśmy o tym problemie, tak mi się wydaje. Tylko oczywiście nie dosłyszałem, bo mieszkania za drogie, bo nie można znaleźć. Sławny cementarnów przydaliśmy, się kupić dwa. To jest chyba gmina powinna mieć jakieś zabezpieczenie zawsze. Może ten temat będzie, żeby w końcu następnej sesji kupili jakieś dodatkowe mieszkanie. Czy ogłosili przetarg, ja tych procedur nie znam, czy komunalne, czy socjalne. Może też w tą stronę pójść, żeby... Bo następna rodzina przyjdzie, nie wiem, czy inna pani. No. A my tego zabezpieczenia na tą chwilę chyba nie mamy. Zresztą nie wiemy, co mamy, no, bo pani mówi, że stoi mieszkanie puste, na górnej stoi puste. Na drugim piętrze to widać, od ten dół. No właśnie, tu stoi puste, na górnej stoi puste przez 3 lata. No i... Ale panie radny, panie Przemku. Proszę o... Proszę. Ja niekoniecznie musi wiedzieć, ale myślę, że państwo doskonale wiecie, dlaczego na górnej mieszkanie stoi puste. Myślę, że żyjecie. Znaczy ja wiem, tylko nie rozumiem. No właśnie wiem, tylko nie do końca teraz mówię i trochę wprowadzam błąd, tak? Nie róbmy z tego na górnej mieszkanie musi być wolne, bo jest zaproponowane do zamiany dla pani Bukina, która z nami się sądzi i sąd tyle prowadzi już czasu spraw. No ale to tak mówię, dla wyjaśnienia, żeby nie było tak, że stoi puste. To jest pewnie dawna sprawa, o której wspominał wcześniej tak. Pan Brzoska. Tak. No niestety, to no, tak to funkcjonuje i to nie tak, że no, stoi puste. A to tutaj to było. Ja muszę się zapytać, bo po prostu nie znam tej sprawy, tak? 30 przez 7. Ja teraz już pamiętam Sikorskiego, zapytamy się, na jakim etapie jest, tak? Było zapytamy się, bo proszę pamiętać, że mamy wnioski, prawda, wszystkie, tak dalej. Ja się o to dopytam, tak? Tylko teraz proszę wybaczyć, nie pamiętam, ja tak? Nie, to muszę, mówię, tak? Że to na pewno było mieszkanie komunalne, to było moje sąsiadki. 1 marca będzie rok, jak ona zmarła. I do tej pory to mieszkanie na pewno nie było wykupione, bo rodzina klucze oddała, bo to moim znajomym dobrze. I ono do tej pory, jak widzę, stoi puste. Dlatego też dopytuję. No jeszcze chciałem zaznaczyć, że z tego co pamiętam pani Lidii, nie pamiętam z tej listy mieszkań, które rozdawaliśmy miesiąc temu czy dwa. Nie było pani, więc też tego nie rozumiem, ale tu może komisja będzie wyjaśnić. Państwo dostaniecie informację. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ale ja czegoś nie rozumiem i warto byłoby to tak jakby zaakcentować. Jeżeli jest mieszkaniec, który składa wniosek, a nie ma tej osoby na liście osób oczekujących, to z jakiego powodu? Dostanie pani informację co do procedury całej, tak? Procedury, a człowiek żyje w 4 stopniach w zimę. I tak przy procedurach i przy procedurach... 30-40 osób jest naprawdę w trudnej sytuacji. Ja pani Lidii naprawdę bardzo współczuję, ale już jak państwo chcecie wejść w ten cały proces, poczekajcie państwo na dokumenty, otrzymacie te dokumenty. Pani jest też urzędnikiem, tak? Dostanie pani dokumenty, spojrzy, tak? I wtedy myślę, że ten obraz pokaże się całościowo. No teraz proszę wybaczyć, nie mam tych dokumentów. Procedury i dokumenty wytrzymują wszystko. No to pani mówi, że jeszcze co wytrzymały i tych zostało. A człowiek może nie wytrzymać. I tylko to chciałam powiedzieć, że jeżeli jest taka sytuacja, to nie mówmy, że sprawdzimy. Bo po prostu ja uważam, że dzisiaj już powinna być sytuacja wyjaśniona, dlaczego tej pani nie było na liście oczekujących na mieszkanie. I tylko na tym mi zależy, bo za chwilę wszyscy rozjadą się na ferie i będą procedury wszczęte i nie daj Bóg, nie będę kończyć. Dziękuję. Ja naprawdę proszę nie wykorzystywać tej sytuacji jakichś takich, no nie wiem, podjazdowych wycieczek czy coś takiego. Nie ma to sensu żadnego. Jest zaproponowane prawda panu w tej chwili już dzisiaj dla pani. Uważam, że najważniejsze na piątek poda państwu kwotę, jakbyśmy zebrali. Chyba, że ktoś jeszcze chce się dołożyć z państwa na przykład, z mieszkańców, to zapraszamy również do tego. Ale tutaj jest też kwestia właśnie przede wszystkim dla mnie zwłaszcza praca, bo pani potrzebuje tej pracy. Z tego co widzę, pani ma no, w oczach pani, że tak powiem, widzę, że pani to potrzebuje i to nad tym warto było się wszystkim pochylić. Ja potrzebuję mieszkania, bo jak ja tu padnę, albo się zaproszę, dobrze. To praca nie pomoże. Myślę, że jakoś pomożemy pani przedstawić. Proszę bardzo, pan Piotr, może poda w tej chwili państwu kwotę. Ja chciałbym podziękować bardzo wszystkim radnym, przede wszystkim Edycie za to, że na taki pomysł wpadła i mam nadzieję, że kwota, którą udało się zebrać tutaj pani pomoże w jakiś sposób ogrzać to mieszkanie i będzie cieplej. Mam tylko nadzieję, pani Lidio, że właśnie te pieniążki zostaną przeznaczone na ogrzanie mieszkania, na takie potrzeby, najpotrzebniejsze rzeczy,
a nie na jakieś inne, które no, no nie powinny być wykorzystane, bo no bo tutaj radni bardzo fajnie, jeszcze raz dziękuję, 890 zł zebraliśmy, przekażę pani za chwilę tą kwotę. I tylko jeszcze moja prośba właśnie, myślę, że w imieniu radnych, niech to będzie wykorzystane na ogrzewanie i niech pani ma już przynajmniej do wiosny ciepło. Ja nie wiem, co pan przewodniczący chciał powiedzieć, jest jakieś tak niesmaczne. Tak. To znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że no, nawet jeżeli biorą... Jeżeli pan ma wątpliwości co do wydatkowania, to ja tak nie wiem, pani co, ja nie mam. Proszę tutaj się w jakiś sposób... Coś mi chce powiedzieć, tylko nie mówi pan tego wprost. Nie, pani co, bo no, różnie bywa z wykorzystaniem środków, nawet gdzieś tam udostępnianych przez MOPS, tak, wiemy jak to z tym bywa. Mam nadzieję, że to pomoże pani te najtrudniejsze chwile przetrwać i w tej chwili pani w imieniu wszystkich radnych przekazuje tę kopertę. Zebraliśmy 890 zł. Jezu, serdecznie dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo. Chodzi o tak, bo to z tym temacie oraz problemy. Proszę potraktować tą kwotę jako pomoc, naszą dobrą wolę, żeby pan jej dalszej po prostu pomocy również udzielić w ramach tych naszych tutaj możliwości. No i może tyle, żebyśmy tego po prostu dalej nie osiągali. Także dziękuję, że pani w ogóle przyszła. Ja nie skojarzyłem sobie pani osoby z tym pismem, ale no czasami tak też bywa. Także jeszcze raz dziękuję pani. No jest troszeczkę ludzi rzeczywiście, ale to mimo wszystko. Także dziękuję pani za obecność. Sprawa będzie dalej procedowana. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski? Ja chciałem jeszcze tradycyjnie tylko państwa jeszcze raz zaprosić na dzisiaj na godzinę 17 do Domu Kultury. Cały czas mówimy tutaj o szkole muzycznej, o ognisku muzycznym. Naprawdę, ja chodzę prawie, chyba na każdym koncercie byłem. Nie wiem, czy pan Grzegorz to potwierdzi. Zobaczcie państwo te dzieciaki, ich wolę uczenia się, ich postępy w nauce przede wszystkim. Ja to obserwuję dłuższego czasu, naprawdę jestem pełen podziwu i dla tych dzieci, i dla tych rodziców. Sala zawsze jest pełna. Są dzieci, są rodzice. Nie mówię, że to jest nasz obowiązek, żebyśmy na każdej tego typu imprezie, ale postarajmy się uszanować no, przynajmniej tą pracę Domu Kultury, czy też dzieciaczków i ich rodziców. Być może wtedy troszeczkę inaczej spojrzymy na kwestie szkoły muzycznej. Zobaczymy, jakie mamy talenty. Zobaczcie państwo, jakie mamy talenty. Jak a propos bardzo... tego Domu Kultury, panie przewodniczący. Proszę, ja proszę, że pani chciała, proszę. Jeszcze jedno pytanie. No, kocham czytać, a w bibliotece jest tylko podjazd. Dobrze, jak mam specyfikę. No właśnie, ale... No właśnie chodzi o to, że biblioteka jest na górze i jest to kłopotliwe. Czy da się coś z tym zrobić? Znaczy ja nie wiem co. Bo ale nie, już ja mówię co. Będzie teraz ogłoszony nabór w NARGI, w stowarzyszeniu, gdzie jest zrobiony projekt techniczny remontu całego budynku na nowym, przy Nowym Rynku i biblioteka będzie zlokalizowana, jeśli Dom Kultury przyniesie się tutaj do centrum, będzie tam biblioteka i na dole, i na górze zlokalizowana i będzie też winta. Tak, to jest taki plan i miejmy nadzieję, że to uda się podnieść do finansowania. Owszem, podjazd jest, jak coś tam konkretnego chcę, to i mama pójdzie tam, czy brat, który się to opiekuje, bo on tam w zasadzie dostał na mnie zasiłek i pomaga mi bardzo, to pójdzie i przyniesie. Natomiast jak nie mam jakiegoś tam sprecyzowanego tytułu, to jest to kłopot techniczny, no więc pytam, czy w najbliższym czasie można byłoby to jakoś rozwiązać, bo to nie jest tylko moja indywidualna potrzeba. Pewnie znalazłoby się więcej tego typu ludzi, którzy mają jakiś tam kłopot z dotarciem do biblioteki. Dziękuję. Przy każdej tego typu inwestycji, w tej chwili jest wymagane chyba nawet, żeby tego typu przy budynkach rzeczywistości publicznej był tego typu podjazd, tak, że to... Windę jakąś, tak. Mówię w sensie dostępności tych pomieszczeń wyższych. Proszę bardzo, pan przewodniczący Wierzewski. Panie przewodniczący, jak talent jednych pan widzi, innych nie. Dzisiaj było głosowanie. Jedno stowarzyszenie jest prezentowane, inne trochę mniej chyba. A co do biblioteki, proponowaliśmy przejście tego gimnazjum na parterze, skupę miejsca, to kombinujecie znowu z dotacjami, co pan w nich nami zarzucił. Teraz będziemy czekać, wkłady własne, przetargi.
wyremontować pomieszczenia, przemieszczać ludzi. Tam jest na parterze, szkoły już niedługo nie będzie. Skupę miejsca, budżet ma tak samo, i bibliotekę tak samo, okresy, budżet. To się skumuluje, wszystko będzie pięknie działać. Ale myśmy już nieraz to sprawę, pan chyba też wyjaśniali kwestie budynku i tak dalej. Nie wiem, czy pani burmistrz chciałaby jeszcze, ale nie wiem, czy pan, dlaczego pan przy tej okazji jeszcze to wyciąga, ale proszę bardzo, ma pan takie prawo. Pani burmistrz mówiła, co będzie budować, to wyciągam, no. Pani burmistrz mówiła, że jest szansa dostania pieniążków z zewnątrz, między innymi na tą modernizację tego budynku. Uważam, że jest to jak najbardziej celowe, żeby wreszcie po wyprowadzeniu się Domu Kultury biblioteka miała swój obiekt. Jest to dobra lokalizacja i więc nigdy problemu, żeby to dalej kontynuować. Chyba, że pani burmistrz coś by chciała coś tak dopowiedzieć. Nie, myślę, że już zostało tu dużo powiedziane. Czy jeszcze chcecie państwo coś w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo, pana Barbara. Czy ja tylko mam takie szybkie zapytanie, już nie będę tego tematu ciągnąć. Czy pani burmistrz może powiedzieć, tam gdzie jest biblioteka, to jest nasz budynek, czy to jest wynajmowany od spółdzielni? Tam gdzie jest biblioteka i Dom Kultury, to jest część nasza. Tam zawsze były te sprawy właśnie własnościowe, zostało to wyjaśnione w pewnym momencie, także jeszcze w świętej pamięci pan Józef chyba idę, no tam w tym się bardzo zaangażowała, więc jest to kwestia, wiadomo czyje co, jest jaka część. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne świadczenia radnych Iwony Wioski? Jest prośba o głos z sali, czy spytam się radnych, czy nie mają ktoś tylko temu? Nie mają, rozumiem, więc udzielę panu głos, prosimy o przedstawienie się. Do protokołu. Ja chciałbym zwrócić uwagę odnośnie gimnazjum. Skoro tam jest biblioteka, to tak ze stropami źle nie jest gimnazjum, więc można byłoby też chyba przenieść całą bibliotekę też chińską. Następnie chciałbym się zapytać, dlaczego obniżono standard odśnieżania w tym roku? Bo rok temu było to na całej długości były solone drogi i odśnieżane jednocześnie, a obecnie sporadycznie się pojawia jakiś tam piasek czy słynna skrzyżowania. Czy pieniędzy mi na nie ma? Dlaczego obniżyliście standard? Z tego co ja pamiętam, zawsze były skrzyżowania przede wszystkim posypywane i to z tego co ja pamiętam, ale ja panu nie przerywałem i panu w tej chwili odpowiadam, że po prostu zawsze były skrzyżowania przede wszystkim posypywane, ponieważ to najbardziej no, neurologiczne miejsce, jeśli chodzi o ruch drogowy. Ale niech pan mnie słucha, niech pani przerywa. A pani burmistrz panu być może odpowie na dalsze pytanie. Każdorazowa, proszę państwa, akcja wyjazd tak, do odśnieżania i zakres jest ustalany indywidualnie, prawda? W zależności od warunków pogodowych. No trudno mi się teraz jakby zgodzić z panem, że już ten standard został obniżony, bo tak naprawdę to w tym roku 2-3 razy dopiero wyjechała, ruszyła akcja zima. Porozmawiam z pracownikiem, czy jest to zmienione, ale moim zdaniem nie. Jest każdorazowo indywidualnie ustalany zakres działań przy każdej z akcji. Teraz ja ad vocem chciałbym skończyć, że faktury z poprzedniego roku są po około 60 km solone drogi, nie? Więc rozumiem to, w całej długości rok temu były solone drogi. Dlaczego w tym roku nie solicie cały, nie zlecacie, żeby posolili całą długość dróg? Ale czy pan zrozumiał, co pani burmistrz powiedziała panu? Nie, nie zrozumiałem. To jest każde zgłoszenie do tego typu działań jest ostatywane indywidualnie. Jest to wtedy, jest to po prostu, bo tak było pewnie ogłoszone zapytanie, tak, na te pewne sprawy i dlatego w zależności od potrzeb. Pan tu rzucił kwotę 60 000 zł, proszę na sukę bardzo. 6 km właśnie dróg. Pan uważa, że tam wszystkie były wtedy same. Uważam, że nie wszystkie były. Znaczy, proszę państwa, no trudno teraz porównywać jest ten sezon zimowy do poprzedniego, kiedy ten tak naprawdę to niedawno się zaczął, tak? No rok temu już była połowa. On ma jeszcze jakieś problemy, że powiem. Nikt by nie wytłumaczył, dlaczego obniżono standard. No więc ja uważam, że dosyć dogłębnie pan się to wytłumaczyli. Może pan tego nie potrafi zrozumieć, czy pan nie chce zrozumieć tego. No to już jest inna sprawa. Niech pan wytłumaczy mi sensownie, dlaczego w tym roku nie zlecacie posolenia całej długości dróg. A jeszcze akcja zimowa nie została zakończona, więc jak pan może porównywać sam do tego no, roku. No wytłumaczcie mi, dlaczego wczoraj nie były słone drogi na całym długości. Bo nie było potrzeby takiej duszy. Ale dlaczego rok temu nie było potrzeby? Ja nie wiem, jak było rok, to nie pamiętam. To jest pana tylko uwaga, pan, ja wiem, że pan szuka problemów, wcale nawet gdyby było wszystko w porządku, pan by i tak znalazł jakiś problem pewnie. Ale to się jest inna sprawa. Nie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie porządku? Jeżeli nie ma, to zamykam ten punkt. Kolejny punkt. Przyjęcie protokołu numer 40/17 Stacji Rady Miejskiej w Łapach. Proszę
Proszę Państwa, czy jesteście za przyjęciem tego protokołu? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie tego ręki. Kto jest za tym projektem? Siedemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nikt się wstrzymał. Dwie osoby się wstrzymały. Siedzą Rumińska Włocha przyjęła 17 głosami za projekt protokół nr 40/17 ze Środy Miejskich Włocha. I proszę Państwa, zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za udział. Pamiętajcie Państwo o sprawie Pani Werbowskiej, z tego co pamiętam. Myślę, że powinniśmy wziąć udział w komisji maksymalnie dużą ilością osób, jeżeli będzie tak najszybciej zrobione, żeby tej sprawie się dokładnie przyjrzeć, wysłuchać racji wszystkich stron i kontynuować dalej pomoc dla tej Pani. Myślę, że to jest nasz rzeczywiście obowiązek. Staramy się to robić jak umiemy, może czasami nieudolnie, ale staramy się pomagać po prostu ludziom. Wbrew czasami różnym opiniom, które tutaj są kreowane. Czy przewodniczący, mogę coś zapytać? Jestem wdzięczna i liczę na to, że nie zapomnicie o mnie. Naprawdę to my dziękujemy, że umożliwiła Pani pomoc w tej sprawie, jeżeli chodzi przynajmniej o te środki na razie finansowe. Dziękuję Pani bardzo. Panie Przewodniczący, czy mogę jakieś pytanie zadać? Zamknięte, bo Pan się starał, żeby szybko jako Przewodniczący zamknąć. No i Pana Przewodniczącego nie słychać tutaj. Pan mikrofon nie łączy. Zamykam. Proszę bardzo, niech Pan powie jeszcze raz Państwu. Proszę bardzo, proszę się przedstawić do protokołu. Leszek Tołowicz. Ja chciałem takie pytanie nie zadać. W tej pomocy angażuje się radni, Urząd Miasta i Gminy, a czego są MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Proszę. Ile etatów, pracowników tyle pracuje, Panie Przewodniczący? Ja już Panu, jeżeli mogę, odpowiem. Wydaje mi się, że MOPS w pewnym zakresie działalności swojej. Nie oceniajmy teraz, w jaki sposób MOPS się zajął, dopóki nie będą dostarczone dokumenty. Wtedy będzie można rzeczywiście powiedzieć, czy MOPS się zajął, czy nie zajął, czy są jakieś braki. Bo teraz. Tak? Nawet ktoś nie raczył pójść, jak, w jakich warunkach ta Pani. A skąd Pan to wie? Tak Pani powiedział. Znaczy wie Pan, naprawdę prosił, żebyście Państwo nie oceniali tak od razu, wszystkiego negowali i tak dalej. Zastanówmy się, zapoznajmy się z dokumentami, bo krąży wiele różnych opinii na temat MOPS-u. Jest to naprawdę też niewdzięczne z jednej strony pracę, ponieważ to jest bardzo kontrowersyjne wszystko, co czasami oni robią. Ale też ja podziwiam pewne działania MOPS-u, mi szczególnie chodzi o tych na przykład pracę z seniorami i tak dalej. Ale to dostawmy temat, jeżeli będziesz omawiana kwestia Pani akurat Werbowskiej, na pewno dowiemy się wszystkiego, jak to działało. Także dziękuję Państwu za udział. Myślę, że następne posiedzenie sesji Rady Miejskiej będzie już w terminie tak jak potrzeba, czyli w ostatni piątek lutego. Nie wiem, jaka to jest data nawet. Chyba, że Państwu coś nie odpowiada. Także tego się trzymajmy. Bierzmy udział w tych imprezach przygotowanych przez Dom Kultury, przez szkoły, przez nawet Kościół, bo to po prostu jest jakaś praca tych ludzi, oni w to dużo serca wkładają i rzeczywiście daje to konkretny efekt. Także serdecznie Państwa zapraszam. Już na film o bieżącach niestety nie zdążymy, ale zapraszam na godzinę 17 w Dom Kultury w Łapach. Warto być naprawdę, polecam Państwu. 23, tak będzie. Dziękuję.